Marilyn Monroe. I jeden z powodów, dla których powstał ten kanał, także nie przedłużając wstępu, zapraszam Was do odcinka. Okej, troszeczkę żartowałam, ponieważ należy się Wam przede wszystkim, moim stałym słuchaczom, kilka słów wyjaśnienia. Dość długo mnie nie było faktycznie na kanale, szczególnie jeśli chodzi o tematykę true crime, ale też również inną, bo tak jak zapowiadałam Wam, powrót we wrześniu, październiku, widzicie, przedłużyło się to do listopada, za co Was serdecznie przepraszam. Przyczyn mojej nieobecności jest kilka, część z nich jest bardziej, część mniej osobista, część wynikała z problemów technicznych, dlatego też zdecydowałam się na założenie konta na Buy Coffee. Dzięki temu będziecie mogli mnie wesprzeć, żebym mogła faktycznie z tym sprzętem sobie tutaj troszeczkę pewne kwestie poprawić. Na chwilę obecną jest jak jest i staram się, żeby ta jakość była maksymalnie dobra. Wróciłam też w formie podcastu, bo zwyczajnie będzie to troszeczkę łatwiej realizować, ale tych, którzy lubią oglądać moją twarz, uspokajam, będzie co jakiś czas wracała i jest również regularnie na TikToku, gdzie mówię akurat głównie o kwestii ADHD, ale myślę, że może faktycznie przekonam się do tego, żeby też rzucić czasami troszeczkę skrótowo pewne kwestie z true crime'u. Marilyn Monroe. Niekwestionowana gwiazda kina, kobieta, której nazwisko zna każdy. Historia jej życia do dziś jest bardzo popularna. Ale co naprawdę wiemy o życiu i śmierci słynnej gwiazdy? No, na pewno nie to, co ostatnio musieliśmy oglądać na Netflixie. I tak, wiem, że film Blondynka miał opierać się na powieści i nie był o Marilyn. Tylko dlaczego główna bohaterka nazywała się Marilyn Monroe? No, mogli to zmienić chociaż na Marilyn Mono. Miała jej partnerów i role filmowe, a to, że już na starcie historia jest mocno podkręcona, bo ktoś w trakcie pisania scenariusza oglądał jakiś horror, to swoją drogą. I proszę, kochani, nie brońcie mi tego jako sztuki wyższej. Swego czasu byłam fanką nudnego, dla wielu skandynawskiego, ciężkiego kina psychologicznego. Zresztą nadal troszeczkę jestem. Zajmowałam się również fotografią i właśnie jeśli chodzi o zdjęcia w filmie, to ja nie mam im nic do zarzucenia, przynajmniej tym, które nie traktują o różnych rzekomych sytuacjach. W każdym razie my nie o tym. Historia samej Marilyn w sobie jest na tyle ciekawa i pełna nieścisłości, że jej fabularyzowanie mija się z jakimkolwiek celem. Chociaż powstało kilkadziesiąt biografii, w tym pisanej między innymi przez nieanglojęzyczną pokojówkę Marilyn, której ta miałaby się zwierzać. Cóż, że nie mówiły w tym samym języku, to tylko szczegóły. Marilyn Monroe w pewnym momencie stała się zwyczajnie symbolem i dziś nie będziemy rozmawiać o tym, czy słusznie, czy nie. Dziś postaramy trzymać się faktów na tyle, na ile to możliwe w gąszczu informacji. Przyjrzymy się też źródłom na temat jej życia, śmierci i powiem, dlaczego niekoniecznie to, co mówiła o sobie Marilyn, zawsze było prawdą, a zarazem dlaczego równocześnie nieraz bronię jej zdania. Hollywoodzka postać, jaką stworzyła sama Marilyn, a właściwie Norma Jane Mortenson i powielana przez innych, nabrała niesamowitego rozgłosu. I tak, nie można zaprzeczyć, że jej dzieciństwo nie należało do idealnych, ale wiele osób może się zdziwić, że jej dzieciństwo nie było tak ciężkie, jak często się opowiada, a jej uroda to również kwestia kilku zabiegów, zaburzeń odżywiania i tego, że sama Marilyn od początku kariery pilnowała każdego kadru jej zdjęcia. I za każdym razem, jak widzę mema o naturalnej urodzie kobiety, pełnym make-upie, z regularnie intensywnie tlenionym blondem, po dwóch zabiegach zmieniających nieco rysy twarzy na retuszowanym zdjęciu, tak, przed cyfryzacją i fotografowie mieli swoje sposoby. Zastanawiam się, co autor miał na myśli, ale to odejście gwiazdy budzi do dziś najwięcej emocji. O dziwo najmniej mówi się o tej, która ma dość mocne ugruntowanie medyczne, choć ostatecznie nie brzmi tak romantycznie jak samobójstwo lub kontrowersyjnie jak wizyta słynnych braci Kennedy. I nie mogę jednocześnie stwierdzić, że jest to stuprocentowa prawda, ale spróbujemy się wspólnie przyjrzeć tej historii od początku do końca. Kochani, mimo licznych starań i leków na ADHD, nadal może zdarzyć mi się przekręcenie jakiegoś nazwiska, dlatego w przypiętym komentarzu ze źródłami wrzucajcie poprawione fonetycznie nazwy własne, za co będę Wam szczerze wdzięczna. Mimo tych niedoskonałości zapewniam Was, że materiał jest przygotowany merytorycznie z największą możliwą starannością. Marilyn Monroe urodziła się jako Norma Jane Mortenson 1 czerwca 1926 roku. Była córką Gladys Monroe Baker, pracującej w Hollywood jako montażystka. Niestety, nie był to finansowo opłacalny zawód. Marilyn urodziła się w szpitalu dla ubogich w Los Angeles. Dodatkowo potencjalny ojciec nigdy jej nie uznał, choć krążą plotki, że dwóch potencjalnych kandydatów miało na łożu śmierci złożyć pewne deklaracje. Najprawdopodobniej jej ojcem był Stanley Gifford, kierownik firmy montażowej, choć Gladys pozostawała w formalnym związku z Edwardem Mortensonem. Ci jednak od dawna pozostawali w separacji.
Sama Norma całe życie fantazjowała, że jej ojcem jest Clark Gable. Życie małej Normy nie było usłane różami, choć miało swoje wzloty i upadki. Matka nie była w stanie jej wychować z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Wbrew powszechnej opinii, Merlin jako dziecko miała regularny kontakt z matką i jej przyjaciółką Grace, z którą związane były rodziny zastępcze, do których trafiała. Sama Merlin w dorosłym życiu pomijała ten fakt, aby swej i tak ciężkiej historii dodać nieco dramatyzmu. Choć dzieciństwo nieślubnego dziecka w rodzinie z problemami psychicznymi w latach 30. na pewno nie należało do łatwych. I tak pierwsze 7 lat życia Norma spędziła u rodziny zastępczej, by ponownie trafić do matki, która już niebawem trafiła znów na oddział psychiatryczny z powodu diagnozy schizofrenii paranoidalnej. Co do samej diagnozy, obecnie trudno stwierdzić, czy była słuszna, ale Gladys na pewno nie była w stanie podołać swoim obowiązkom. Wtedy pieczę nad tym, gdzie trafiła dziewczynka, przejmowała Grace McKee. I faktycznie ciężko nazwać stabilną sytuację, gdy między 7 a 16 rokiem życia jesteście rzucani z domu do domu. Ale zaczynając od pierwszej rodziny zastępczej, małej Merlin, która wywarła spory wpływ na Normę wbrew temu, co opowiadała sama Merlin i jej mniej rzetelni biografowie, Hepburn niczym nie przypominało slumsów. Dobra komunikacja miejska, białe parterowe domki, dużo przestrzeni, uprawy rolnicze i dużo wolności. Jej pierwsza rodzina zastępcza może była zdystansowana, ale kochająca. Ida i Wayne byli małżeństwem, które samo nie mogło mieć dzieci, a zarazem bardzo ich pragnęło. Nie byli bogaci, ale Wayne miał stabilną pracę państwową w roli listonosza, dodatkowo czerpali profity jako rodzina zastępcza. Młoda Norma kochała świat fantazji i dobrze odnajdywała się w nowej rodzinie. Do Wayne'a mogła mówić tatusiu, gdyż jej biologiczny ojciec był nieznany, ale Ida za nazwanie jej matką upomniała ją. Nie wynikało to ze złośliwości, a jedynie faktu, że Norma miała przecież matkę, z którą miała regularny kontakt. Co istotne, sama Gladys na początku zamieszkała z Normą u Bolenderów, z powodu pracy wyprowadziła się dopiero po około roku, by każdy weekend spędzać z córką. W tych podróżach często towarzyszyła jej również Grace. Bolenderowie byli baptystami i jak wiele ówczesnych rodzin do dyscyplinowania udzielali m.in. klapsów otwartą dłonią. Według relacji samej Merlin miała nigdy nie dostać takowego klapsa, z kolei według jej adopcyjnej siostry Nancy młoda Merlin była psotna i bywała dyscyplinowana wielokrotnie. Dziewczynka chłonęła wiarę, która miała jeszcze wiele lat wpływać na jej życie, podobnie jak wychowanie w duchu sprzeciwu wobec rasizmu. Niestety Bolenderowie, podobnie jak Grace, nigdy nie przytulali dziewczynki na wczesnym etapie rozwoju dziecka, co jest szczególnie istotne w budowaniu relacji i poczucia bezpieczeństwa. Rodzina zastępcza nie uchroniła jej też przed babką Dellą, która z powodu poważnych problemów psychicznych potrafiła wtargnąć do domu, by dusić dziecko. Z tego powodu i wszynanych przez nią awantur trafiła do zakładu psychiatrycznego, gdzie niebawem zmarła. Odwiedziny u matki Merlin wspominała różnie. Z jednej strony mówiła o radosnych, beztroskich zabawach, z drugiej o zamykaniu w szafie. W Hollywood, w pracy Grace, na pewno znali ją wszyscy, gdyż matka od początku wierzyła, że to urodzona gwiazda. Gladys zresztą zawsze wierzyła, że podoła w końcu trudom rodzicielstwa. Opiekowała się nią, gdy miała koklusz, ostatecznie zabierając ją do siebie w 1933 roku. Norma nie była tym faktem zachwycona, szczególnie, że Bolenderowie mimo trudności chcieli ją adoptować. I moi drodzy, niestety nie będzie to pierwsza tego typu sytuacja. Norma trafiła do rodziny Atkinsów. Była to rodzina aktorska, która w przeciwieństwie do jej bogobojnej rodziny prowadziła dość swobodny styl życia. Młoda Norma regularnie modliła się za nową rodzinę, by ta nie trafiła do piekła. Tam też załapała lekki brytyjski akcent. Dziewczynka, zarażona miłością do filmu przez matkę, często odwiedzała kino, zapatrzona w Greta Garbo, Joan Crawford czy Katharine Hepburn, marzyła o tym, by choć na chwilę znaleźć się na ich miejscu. Oczywiście nie sposób pominąć w tej plejadzie gwiazd Clarka Gable oraz Jane Harlow, seksownej, platynowej blondynki. Jeden był wymarzonym ojcem, druga przeciwieństwem odrzuconej przez rówieśników z powodu swej urody Normy. Gdy Gladys udało zdobyć się na kredyt dom w pobliżu Hollywood, gdzie sprowadziła Normę wraz z jej rodziną zastępczą, każdego dnia mijali ówczesne gwiazdy kina, w tym samą Jane Harlow. Niestety nie trwało to długo, gdyż już w styczniu 1934 roku Gladys po załamaniu nerwowym zdiagnozowano schizofrenię. W tym czasie opiekunką prawną Merlin została Grace. Gladys, podobnie jak jej matka, miała słyszeć głosy i być przekonana, że ktoś ją śledzi.
zimą 1935 roku planowała ucieczkę ze szpitala Norwalk z Edwardem Mortensem, co można by traktować jako polepszenie jej stanu zdrowia psychicznego. Ale niestety mężczyznę pomylono z Edwardem Mortensonem, który zmarł w 1929 roku, co skończyło się zdiagnozowaniem bardzo poważnych urojeń u kobiety. W tym czasie przy wsparciu Anny, ciotki Grace, Gladys zwróciła się w stronę kościoła i uciekła w swój świat. W tym okresie życia Merlin bardzo rzadko widywała matkę. Na początku pobytu jej matki w szpitalu przebywała z Atkinsami, którzy naprawdę ją polubili. Niestety Grace sprzedała dom, a Atkinsowie przenieśli się do innej dzielnicy. I tak Norma trafiła do Harvey'a i Elvis Giffinów. Zdyscyplinowana 9-letnia dziewczynka dobrze się czuła u tych stabilnych życiowo ludzi, gdzie mogła karmić ptaki w ich tropikalnej ptaszarni i spędzać miło czas. Niestety, gdy ci przenieśli się do Nowego Orleanu i chcieli nawet zabrać ze sobą dziewczynkę, Gladys wyraziła sprzeciw, nie pozwalając po raz kolejny na adopcję córki. Wtedy nad Merlin stanęła wizja domu dziecka, czego bardzo chciała uniknąć i tak Grace ominęła przepisy tak, że dziewczynka mogła zamieszkać z nią i jej obecnym partnerem Dokiem Goddardem, rozwodnikiem z trójką dzieci, który w Hollywood szukał sławy. Mężczyzna prawdopodobnie mieszkał z kobietą już od 1933 roku, a nie 1935, jak podaje wielu biografów, no ale tutaj możemy się sprzeczać, choć faktycznie dużo faktów na to wskazuje. Jego córki trafiły do rodzin zastępczych, gdzie doświadczały przemocy. Jedna z nich, Bebe, uważała, że wiele historii o przemocy Merlin wzięła właśnie z ich doświadczeń. Jednak niepokój budzi fakt, że prawdopodobnie molestował młodą Normę, co już istotnie mogło wpłynąć na jej późniejsze jąkanie oraz w ogóle życie. Według Louise Banner to właśnie to, co zrobił Doc Normie, mogło wpłynąć na jej załamanie nerwowe, choć tutaj czynników mogło być znacznie więcej. Samobójcza śmierć dziadka Gladys czy strajk w studiu w Hollywood. To, co zdaje się zwracać obecnie szczególną uwagę, to fakt, że Grace uderzyła Normę, gdy ta poskarżyła się na Doka, z którym zresztą sama Merlin po wielu latach doszła do porozumienia. I podobnież według licznych jej biografii, Merlin nie miała być molestowana raz i nie przez jednego mężczyznę, ale tutaj bardzo ciężko dojść do jakichkolwiek faktów, ponieważ Merlin wspomina, iż do takowej sytuacji doszło tylko raz w jej życiu. Ale dlaczego Grace uderzyła Merlin? Ano, prawdopodobnie wiązało się to nie tyle z brakiem zaufania, co z faktu, że w latach 30. uważano, iż kobieta musiała sprowokować mężczyznę, nawet jeśli była małą dziewczynką. Do dziś wiele kobiet jest obwinianych za sytuacje, gdy zostają ofiarami przemocy, szczególnie na tle seksualnym. Kiedyś były to również dziewczynki. I choć w rozlicznych biografiach Merlin natraficie m.in. na historię, że to George Atkins miał molestować dziewczynkę, a nawet aktor, którego dublował zawodowo George Arliss, nie miał o nim najlepszego zdania, to warto pamiętać, że sama Merlin nigdy takowej sytuacji nie potwierdziła. Ale wracając do tego, co dalej działo się u Normy, niestety dla niej Grace wyszła za Doka w 1935 roku i ta trafiła do przerażającego ją sierocińca. I choć kobieta nie umieściła jej w pierwszym lepszym sierocińcu, a takim, który miał być bardzo zadbaną placówką prywatną w Los Angeles, Children Aid Society, późniejsze Holgrove, zapewniało dostęp m.in. do zorganizowanych zajęć, boiska, biblioteki, basenu. Trudno się dziwić młodej Normie, że czuła się tam odrzucona, bo mimo że Grace odwiedzała ją co weekend i zabierała na wycieczki, nie dawało to poczucia chociażby najmniejszej namiastki domu, bo bez względu na to, jak obecnie patrzymy na domy dziecka, starają się one stworzyć chociażby właśnie taką namiastkę domu rodzinnego przez wprowadzenie niewielkich grup w mieszkaniach lub domkach. Tak wtedy nawet najlepsze placówki przypominały te znane nam wszystkim wyobraźni molochy z filmów: duży budynek, około 50 dzieci, grupowe pokoje. Nic bardziej nie przerażało dorastającej Normy jak właśnie tego typu placówka. I mimo że ta wysportowana gwiazda softballu nie sprawiała powierzchownie wrażenia zamkniętej w sobie, taka właśnie była: wycofana, zagubiona i niepewna siebie. Jednak urok osobisty Merlin pozwolił zdobyć serce dyrektorki placówki na tyle, że gdy wróciła z makijażem z jednego z wypadów, dostała jedynie upomnienie. A muszę wam powiedzieć, że nawet obecnie placówki mocno wzbraniają się przed tym, by obecne w nich nastolatki malowały się i farbowały włosy. Tak, wtedy było to zupełnie nie do pomyślenia.
i nie pytajcie mnie o przyczynę tego zjawiska, ponieważ ja osobiście nie widzę w tym nic złego i trudno mi jako osobie, która jednak maluje się czy farbuje włosy, tłumaczyć komuś, dlaczego miałby tego nie robić, ponieważ chcecie czy nie, uwierzcie mi na słowo, uczymy się głównie przez przykład, a nie przez słowa, które są nam przekazywane. I mimo tego, że Merlin naprawdę była dobrze traktowana w placówce, wspomina ten okres źle, a właściwie w dorosłym życiu w ogóle do niego nie wracała. Będąc w placówce, wolała mówić, że jej mama nie żyje, bo bała się przyznać do tego, że ta jest chora psychicznie, by nie spotkać się z odrzucaniem. Były to czasy, gdzie świadomość problemów psychicznych była znikoma i mimo, że wciąż mamy dużo do nadrobienia w temacie, jako społeczeństwo coraz więcej mówi się o diagnostyce, terapii, potrzebie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, to wtedy z powodu chorób psychicznych wiele osób spadało zwyczajnie na margines społeczny. Ale mimo tych wszystkich trudności Norma starała się zachowywać gardę i z dnia na dzień to właśnie w nocy wypłakiwała sobie oczy. Stan ten trwał do wiosny 1936 roku, gdy ta nie była w stanie już ukryć tłamszących ją emocji, a placówka nie była w stanie zapewnić jej pomocy. I tak Norma trafiła do Grace i jej męża w okolicy lata 1936 roku. Niestety, pijany Doc po raz kolejny czynił niestosowne podchody do Normy, a Grace nie chciała stracić męża i tak w listopadzie 1937 roku Merlin musiała przenieść się do Olive, żony Blata Gladys Mariona, który porzucił rodzinę. Dziewczynka szybko zaprzyjaźniła się z córką Olive Idą, co poza pieniędzmi dodatkowo wpłynęło na decyzję kobiety o zaopiekowaniu się dziewczynką. Niestety, szybko okazało się, że zatłoczony dom w Hollywood Hills, gdzie mieszkało dwoje dorosłych i troje dzieci, okazały się przyczyną kolejnych traum Merlin. Aby w marcu 1938 roku z powodu zalania przez rzekę Los Angeles domu Olive, Norma czasowo trafiła do Ruth i Alana Millsów, a już na początku wakacji wylądowała u Brian i Loty Atkinsów, gdzie kobieta, nie zważając na chorobę lokomocyjną Normy, zabierała ją na dalekie wyjazdy związane ze swoją pracą. Już we wrześniu 1938 roku Norma rozpoczynała szkołę średnią u ciotki Grace Anny Lower, gdzie z przerwami spędziła 4 lata, lądując w międzyczasie u innych członków rodziny Grace. Nie należy też zapominać, że Norma była dorastającą dziewczynką, która niestety spotykała się też z prozaicznymi, często dla dorosłych problemami, ale bardzo prawdziwymi dla dorastającej dziewczynki, gdyż od mniej więcej 9 roku życia jej kształty niczym nie przypominały kształtów, które kojarzymy z przyszłą gwiazdą kina. Budowa jej ciała była nieproporcjonalna, dodatkowo przerastała swoje rówieśniczki, a to, jak wiadomo, bardzo często spotyka się z odrzuceniem przez rówieśników. No i te ciągłe zmiany miejsca zamieszkania nie pomagały w tym, żeby poradzić sobie z innymi trapiącymi jej problemami, na które nikt za bardzo nie zwracał uwagi. I tak z tym całym bagażem emocjonalnym Norma trafiła do Bebop Goddard, dostojnej, mądrej, praktycznej kobiety, która miała uzdrawiać za pomocą modlitwy. Średnio to praktyczna opcja, ale co kto lubi. Bebop uważała, że jej misją jest niesienie pomocy. Mieszkała w robotniczej części Los Angeles, mimo to wysłała Normę do dobrego liceum Emerson. Nie pomyślała o tym, że biedna Norma będzie wyróżniała się na tle lepiej ubranych rówieśników. I choć faktycznie początkowo było jej trudno, od początku miała też przyjaciółkę, a gdy w 1941 roku została okrzyknięta, cóż, powiedzmy, że najbardziej atrakcyjną dziewczyną w szkole, kompleksy i tak z nią zostały. Mimo wszystko Norma stawała się towarzyska, roześmiana i wygadana, świetnie tańczyła, zaczęła się też stroić. Słynęła z mocnego makijażu, dopasowanych dżinsów, spódniczki i obcisłego czerwonego sweterka założonego tył naprzód, efektem czego ten był zapięty z tyłu, dodając jej seksapilu. No i zapomniałabym dodać, że w tym okresie nie nosiła stanika. Zdarzyło się jej oczywiście dostać upomnienie od dyrektora, ale bardziej zależało jej na aprobacie rówieśników, którą zyskiwała w ten sposób, niż na tym, aby zyskiwać w oczach grona nauczycielskiego. I tak Norma z nieśmiałej, wycofanej dziewczyny stała się przebojową gwiazdą szkoły, która uczyła się coraz lepiej, a przed ciotką świetnie odgrywała rolę grzecznej dziewczyny, wychodząc ubrana zgodnie z kanonami bogobojnej Anny, by za rogiem przeobrazić się w szkolną gwiazdę. Ale
ale nie gwiazdy teatralnej, ponieważ w szkole podczas występów spotykały ją raczej porażki aktorskie, chociaż ta mimo tego wciąż wierzyła, że kiedyś osiągnie sukces i zrobi w tym zawodzie karierę. Poza tym interesowały ją randki, jak to przystało na dorastającą nastolatkę, i spotykała się z różnymi chłopcami. Nie dochodziła raczej tutaj do etapu drugiej bazy, raczej, a właściwie na pewno, ponieważ po pierwsze wychowanie religijne, po drugie sama stwierdzała, że nie bardzo interesowało ją jakiekolwiek współżycie i bała się, że bardziej interesują ją dziewczęta niż chłopcy. Spotykała się w tym okresie między innymi z przyszłą gwiazdą kina Howardem Kellym. I kto wie, jak wyglądałoby jej życie, gdyby faktycznie dalej tam została. Niestety podczas ostatniego semestru szkoły ponownie zamieszkała z Grace, Dokiem i jego córkami i tak kolejny raz musiała zmienić szkołę na Van Nuys High School, gdzie weszła pewnym krokiem i mimo, że kolejny raz poniosła porażkę podczas występu w szkolnym przedstawieniu, gdzie zupełnie za nie mówiła, nie przestawała marzyć. Ale Doc dostał pracę w innym stanie i tak Grace wpadła na kolejny pomysł, postanowiła wydać 15-letnią Normę za mąż. Nie przesłyszeliście się. W każdym razie pomysł może wzbudziłby jakiś sprzeciw społeczeństwa, ale 7 grudnia 1941 roku nastąpił japoński nalot na amerykańskie bazy floty i lotnictwa w Pearl Harbor na Hawajach i również do Los Angeles wysłano wojska, a rząd apelował, by współżyjące pary wzięły ślub celem uniknięcia chorób wenerycznych. Logika chyba miała polegać na tym, że zamężny wojak nie skorzysta z usług innej pani niż swojej żony, co jak dowodzą nam lata działań wojennych, niewiele ma wspólnego z prawdą. I mimo, że Norma nie współżyła w tym czasie z żadnym z chłopaków, z którymi się umawiała, w kręgu jej zainteresowań, a może bardziej Grace i Gladys, znalazł się o 4 lata starszy Meksykanin Jim Daughtry. Sam Jim był miły, opiekuńczy, wysportowany i popularny. Wraz z kolegami miał zespół muzyczny, gdzie grał na gitarze, a jego matka polubiła Normę od samego początku, szczególnie dlatego, że dziewczyna często bywała u nich w domu i pokazywała się z jak najlepszej strony. Pod wpływem manipulacji Grace i Gladys para pobrała się 19 czerwca 1943 roku, tuż po tym, gdy dziewczyna dowiedziała się, że jej ojciec jest gdzieś na świecie, będąc wcześniej przekonana o jego śmierci. I choć sprawczyni całego zamieszania Grace nie pojawiła się na weselu Normy, tak pojawiło się na nim kilka poprzednich matek zastępczych dziewczyny. No i jak mogło wyglądać tak dojrzałe małżeństwo? Ano dość zabawnie, biorąc pod uwagę fakt, że 15-latka wciąż bawiła się z młodszymi koleżankami w piaskownicy i choć związek pary powierzchownie zdawał się idealny, ta na pewno nie była gotowa na tak poważną relację. No, chyba że całkiem normalne wydaje wam się to, że wasz mąż woła was z okna do domu, kiedy zajmujecie się zabawą w piaskownicy. I wiem, że ówczesne nastolatki bardzo często wstydziłyby się tego typu zabawy, ale nie zapominajmy, Norma była wciąż dzieckiem. Do tego mieszkali w niewielkiej kawalerce rodem z fanpage'a w stylu patodeweloperka z wykładanym z szafy łóżkiem. No nie było to na pewno spełnienie marzeń młodej pary, ale Norma bardzo chętnie dbała o małe mieszkanko. Nastolatka, chcąc zbliżyć się do męża, często towarzyszyła mu podczas łowienia ryb, a dopiero po latach wyznała, że nigdy tego nie lubiła. Za to uwielbiała, gdy jej mąż brał udział w zawodach kulturystycznych, gdzie flirtowała z innymi, by za chwilę pokazywać swą obrączkę. Weekendy młodzi spędzali na wspólnych wyjazdach na plażę lub ze znajomymi. Jednak Norma podczas trwania małżeństwa nigdy nie przyznała mężowi, że nie zadowalało jej ich pożycie, utwierdzając go w mylnym przekonaniu, że wszystko jest dobrze, choć ten zdawał się widzieć małżeństwo niejako przez różowe okulary, wypierając co dziwniejsze zachowania żony, która na przykład pewnego deszczowego dnia przeprowadziła do domu krowę, by uchronić ją przed deszczem. Ale Jim musiał w końcu oddać się służbie państwu i tak w kwietniu 1944 roku wyjechał na południowy Pacyfik. Norma jako dobra żona codziennie pisała do męża, w tym czasie zamieszkała z jego rodzicami. Ethel znalazła jej pracę na taśmie w fabryce Burbank, gdzie sama pracowała. Praca była ciężka, ale Norma sumienna awansowała i przez chwilę pracowała w biurze miejscowej bazy wojskowej. Ku niezadowoleniu teściowej, choć jej również nie odpowiadało towarzystwo samych mężczyzn, i wróciła do pracy przy szlifowaniu samolotów. O dziwo, można ten moment uznać za niejako zrządzenie losu, bo gdy do fabryki przybyła grupa filmowa celem nakręcenia filmów instruktażowych, jeden z fotografików, Canover, zachwycił się młodą Normą i zaproponował sesję w stylu pin-up, na co ta się zgodziła.
zgodziła. Obiektyw ją kochał i tak zaczęła się jej kariera modelki. Nastolatka w ciągu 2 lat stała się wiodącą modelką z zachodniego wybrzeża. To właśnie podczas sesji potrafiła z nieśmiałej, skromnej dziewczyny przeobrazić się w królową. Oczywiście kariera młodej, naiwnej modelki nie była usiana różami często. Nie dostawała obiecanej opłaty za sesję, sama musiała dbać o ubrania i makijaż. Gdy jeden z fotografów, The Dines, podkochujący się w niej, mocno nalegał na nagą sesję, kobieta odwlekała ją w nieskończoność. Świetną wymówką był jej mąż, choć właściwie podczas jego urlopu udała się z nim podróż, podczas której wykonywali wiele jej kultowych fotografii, a nawet odwiedzili matkę Normy. Jednak do nagiej sesji zdjęciowej nie doszło, przynajmniej w pełni odkrytej. Początkowo niechętny Jim z czasem pogodził się z zawodem żony, która przestała do pracy nosić bieliznę, bo miała za bardzo prześwitywać spod ubrań. Norma podpisała w tym okresie kontrakt z Foxem i prawdopodobnie zaczęła romansować z fotografami, tłumacząc to zarówno wdzięcznością, jak i potrzebą utrzymania na rynku, co wcale nie musiało mijać się z prawdą. Wokół Normy zaczęli się kręcić coraz bardziej fotografowie, którzy nie cieszyli się zbyt dobrą sławą, a w jej życiu pojawiła się agentka Helen Permont z NCAA. Gdy jej mąż ponownie wyjechał, prowadziła się do niej Gladys, która okazała się przez jakiś czas bardzo pomocna i dużo pogodniejsza niż wcześniej i była ostatnią osobą, jaką spodziewał się spotkać Jim po powrocie do domu. Tak samo zaskoczył go dostarczony listownie pozew rozwodowy, ale mężatka nie miała szansy na karierę w Hollywood. I choć Norma już przed formalnym rozwiązaniem małżeństwa była gotowa spotykać się z innymi mężczyznami, zapewniała męża o swojej miłości. Ba, wierzyła, że po rozwodzie nadal mogą być razem, tylko on już w to nie wierzył. Gdy stan Gladys szybko się pogorszył i kobieta ostatecznie trafiła do kliniki w Kalifornii, Norma zaczęła się zmieniać, mówić ciszej i wolniej, co zdecydowanie przyciągało uwagę. Następnie uciekła w pracę, próbując spełnić swoje największe marzenie – karierę w Hollywood. Początki Merlin nie należały jednak do najłatwiejszych. Jej pierwsze zdjęcia na planie nie zachwyciły Zanuka, od którego zależał jej los. O ironio, Merlin nie bała się kamer, pokazywała się z dobrej strony, ale on nie lubił blondynek. A Merlin za sprawą jednej z firm reklamowych, która zapłaciła za jej koloryzację, nosiła właśnie blond. Choć nie ten legendarny, z którego ją wszyscy znamy. Zresztą Zanuk z jakiegoś powodu nie polubił Merlin, co odbijało się na jej dalszych losach. Z czasem odmawiał jej ról dramatycznych, traktując jak głupią blondynkę, a ona wymagała szacunku i poważnego traktowania. Ale przechodząc do sedna, Norma otrzymała ostatecznie standardowy kontrakt ze stałą pensją z możliwością podniesienia pensji za pół roku. Biorąc pod uwagę jej młody wiek 20 lat, umowę musiała podpisać Grace, która była coraz bliżej kieliszka. Jeszcze przed podpisaniem umowy w sierpniu 1946 roku wraz z Benem Lyonem ustalili, że z jej imieniem i nazwiskiem się nie sprzeda. Musieli więc znaleźć nowe. Tak narodziła się Marilyn Monroe. Połączenie nazwiska jej matki z imieniem Marilyn Miller. Zanuk, mimo umowy, nie zwracał na nią uwagi, a ta, mimo że nie musiała, codziennie zgłaszała się do studia, co nie zmieniało faktu, że przez pierwszy rok nie zagrała ani jednej roli. Snyder pomagał jej w tym czasie edukować się i rozwijać. Z czasem zaczęła dostawać pojedyncze role w drugoplanowych filmach, takich jak Scooter-Hoo, Scooter-High. Nie zmieniało to jednak faktu, że w sierpniu 1947 roku nie przedłużono z nią kontraktu. Merlin mimo to nie poddawała się, brała udział w nieoficjalnych lekcjach aktorskich w laboratorium aktorskim, gdzie z grupą teatralną w Nowym Jorku rozwijała swoją pasję aktorską oraz miała możliwość rozwijać swoje zamiłowanie do pomocy innym i sięgania po wiedzę. To tutaj miała okazję obcować z prawdziwą sztuką, ale wiedziała też, że to nie teatr, a film daje szansę na karierę i zarobki, o których marzyła. Tutaj, poza poznawaniem technik pracy aktorskiej, poznała m.in. afroamerykańską aktorkę Dorotę Dandridge, z którą się zaprzyjaźniła, a z biegiem czasu nazwano ją Czarną Marilyn Monroe oraz jako pierwsza afroamerykanka była nominowana do Oscara. Marilyn miała też w tym okresie życia wdać się w romans z jednym z czarnoskórych aktorów, co nie było zbyt dobrze widziane w tamtych czasach, dlatego romans podobno pozostawał w ukryciu. Ale wracając jeszcze troszeczkę do okresu pracy dla Foxa, podobnież w tym okresie Marilyn miała należeć do tak zwanych party girls, które miały panom z
męskiego klubu umilać czas, co by zdobyć jakąś dobrą rolę. Aczkolwiek dla samej Merlin podobno miał być to jedynie epizod. To właśnie w tym okresie Merlin miała regularnie randkować z synem Charlie'ego Chaplina, który zapijał swe nieszczęścia, ale gdy ten znalazł ją w łóżku z bratem, mieli rozstać się. I to chyba ten wątek został naciągnięty do granic możliwości w filmie Blondynka i rozwinął się o dodatkowe epizody i przygody, których nigdy nie było. W każdym razie faktycznie jakiś tam krótki romans mieli. I właściwie ruszyłam ten wątek tylko dlatego, że był bardzo uwypuklony w filmie Blondynka i naciągnięty do granic możliwości. Nie wiem, jak było w powieści, ale uwierzcie, był to taki dość nieistotny epizod i szczerze mówiąc, jak czytałam biografię Merlin i początkowo jak układałam scenariusz do tego odcinka, pominęłam ten wątek, bo po prostu za bardzo nic nie wnosił. No poza tym, że syn samego Charlie'ego Chaplina, Charlie Chaplin Young, który no niestety nie miał zbyt szczęśliwego życia. Wracając do kwestii Foxa. Gdyby nie to, że Fox w ostatnich dniach pracy wysłał ją na turniej golfowy w ramach atrakcji, nie poznałaby Johna Carolla i jego żony Lucille Ryman, kierowniczki sekcji talentów MGD, którzy się nią zaopiekowali i mimo, że nie miała cech pierwszoplanowej aktorki, z jakiegoś powodu w nią uwierzyli. Co ciekawe, znając jedyną walutę, jakiej oczekiwali od niej mężczyźni, zaproponowała Johnowi, gdy odwoził ją do domu, to co miała w jej opinii wtedy najlepszego. Mężczyzna nie tyle jej odmówił, co i tak było szokiem i nietypowym zachowaniem dla mężczyzn w jej życiu, to jeszcze nie zrobił z tego żadnego problemu. Znaczy małżeństwo, oboje właściwie wykazali do tej sytuacji ogromną wyrozumiałość. Wiedzieli, że młoda kobieta jest zdesperowana i spadło na nią bardzo dużo w jej młodym życiu, dlatego pomagali jej również finansowo. Merlin niestety bardzo brakowało uwagi, takiej zwykłej ludzkiej czułości, poczucia zaopiekowania, bywała więc dla pary no, bardzo męcząca. Karolowie nie nudzili się za bardzo w swoim życiu, mieli sporo obowiązków, więc Merlin co jakiś czas dopytywała się Johna o zainteresowanie ewentualnym romansem. Gdy ostatecznie okazało się, że on naprawdę nie patrzy na nią w ten sposób, nie przejęła się tym za bardzo, po prostu prawdopodobnie poczuła nawet ulgę. Może być to swego rodzaju dowód anegdotyczny na to, jak sama gwiazda widziała mężczyzn i jak oni widzieli ją. A John był zwyczajnie wyjątkiem od niestety smutnej reguły. Gdy Karolowie poznali ją w 48 z Joe Snakiem, który pomagał jej wrócić do łask Zanuka, choć prawdopodobnie w tym wypadku po raz kolejny musiała okazać swą uległość mężczyźnie, po wykonaniu kilku telefonów Con, jeden z mniej lubianych ludzi w Hollywood, ostatecznie uznał, że da jej szansę, podobnie jak wcześniej Richie Hayward, Merlin musiała stać się tylko platynową blondynką. I tak, dzięki dodatkowemu wsparciu Karolów, Merlin mogła zaprzestać zarabiania przy szosie, co miała w tym okresie robić i korzystać z prywatnych lekcji sztuki dramatycznej u Jane Wilkie Natasha Lyons. Relacja z tą kobietą stała się niemal legendarna. 35-letnia niespełniona aktorka jako despotyczna nauczycielka, która od razu zakochała się w młodej kobiecie, choć ciężko to niespełnione uczucie nazywać miłością. O ironio, część biografów uważa, że kobiety łączył romans, a Natasza była świetną nauczycielką, tylko nie ma na to żadnych dowodów. A jeśli była tak świetną nauczycielką, to czemu większość jej kolegów z planu widziało, że była raczej przyczyną problemów aktorskich zapatrzonej w swoją nauczycielkę Merlin? I nie mam tu na myśli zapatrzenia romantycznego, a merytorycznego. Despotyczna Natasza potrafiła manipulować swoimi uczuciami. Niestety Merlin nie widziała tych czerwonych flag, mimo świadomości uczuć, jaką darzyła ją Natasza i traktowania, które było oschłe i pełne krytyki, Merlin korzystała z jej usług. Dziś nazwalibyśmy ich relację toksyczną. Merlin po śmierci jednej z matek zastępczych, Annie Lower, 14 marca 1948 roku, nie pojawiła się nawet na jej pogrzebie ze strachu przed Nataszą, której nic nie powiedziała. Co gorsza, lekcje Nataszy powodowały odwrotny niż zamierzany skutek. Merlin zaczęła nadmiernie akcentować każde słowo, co do dzisiaj bardzo często się mimo wszystko z nią kojarzy. Dzięki Karolom kupiła sobie auto, suszarkę, kosmetyki, a dzięki swej uprzejmości i aparycji mogła wracać późnymi godzinami do studia klub, w którym mieszkała, mimo ostrego regulaminu. Dzięki protekcji swojej nauczycielki dostała też rolę w Dziewczętach z chóru, gdzie zrobiła świetne wrażenie. Tam też poznała starszego Freddiego Kragera, w którym się zakochała i marzyła o ślubie. I co prawda wdali się w romans, jednak ten od początku otwarcie mówił jej,
że nie zamierza się żenić. Za to pomagał jej w rozwijaniu kariery, pracy z głosem, ubiorem i etykietą. Zafundował jej leczenie ortodontyczne, choć nie było to dyktowane dobrym sercem, a chęcią poprawy jej wyglądu. Co gorsze, mężczyzna zawsze dokuczał młodej kobiecie. Niestety, jesienią 1948 roku kolejny raz Marilyn straciła pracę, ale dzięki wsparciu Karolów nadal mogła uczyć się aktorstwa. Ci wymagali jedynie, by stawiała się na castingach w Bliss Hayden Theater i tak, gdy jechała na próbę w październiku, spowodowała wypadek samochodowy, podczas którego poznała fotografa Toma Kelly'ego. Jeśli znacie historię jej słynnych nagich zdjęć, całkiem możliwe, że znacie wersję, którą lubiła opowiadać sama Marilyn. Ale tego konkretnego dnia mężczyzna podarował jej $5 na taksówkę i swoją wizytówkę. I na tym się skończyło pierwsze spotkanie tej dwójki. Gdy romans z Kragerem się zakończył, na jej drodze pojawił się dużo starszy, wpływowy John Hyde. Ona widziała w nim bardziej ojca, on w niej kochankę. Zakochał się tak bardzo, że stawił rodzinę i chciał wziąć z nią ślub. Ale ona nie była w stanie wziąć ślubu z kimś, kogo nie kochała. Mimo to jej pomagał, namawiał też do podwiązania jajowodów, gdyż znał dobrze realia pracy młodych aktorów. Ona odmówiła. Później wielokrotnie krążyły plotki, jakoby miała usuwać niechciane ciąże, czemu zaprzeczał jej ginekolog Leon Kron. Kobieta bardzo pragnęła dziecka, niestety nie było jej pisane. Dwa razy poroniła, a raz ciążę musiała usunąć. Inne rewelacje, nawet z jej uznanych biografii, nie znajdują potwierdzenia w historii medycznej kobiety. I mówiąc tutaj o historii medycznej, mam na myśli nie tylko to, co deklarował jej lekarz, ale co faktycznie wskazywało jej ciało również podczas badań w prosektorium. Ale do tego etapu nam jeszcze naprawdę bardzo daleko. Jesteśmy na etapie jej relacji z Hyde'em, która mimo pewnych zauważalnych plusów miała też swoje minusy. Mężczyzna, mimo deklarowanych uczuć, traktował ją z góry, często nazywając zakutą pałą. Co lepsze, to on zapłacił chirurgowi Michaelowi Gardinowi z Beverly Hills za plastykę jej nosa. Ot, guzek na nosie mu przeszkadza. Umieszczono jej silikonową protezę w kształcie półksiężyca w szczęce poniżej dolnych dziąseł, aby nadać jej łagodny wyraz twarzy. Taka ciekawostka dla zachwycających się naturalną urodą gwiazdy. I nie mam tutaj na myśli tego, że uważam, że jakiekolwiek zabiegi medycyny estetycznej są złe, ale mamy tutaj klasyczny przykład, gdzie to nie był pomysł Marilyn, a mężczyzn, którzy ją upiększali między innymi dla siebie. Nie należy też zapominać o tym, że sama Marilyn już od samego początku pilnowała dokładnie makijażu, stylizacji i każdego kadru w zdjęciu, na którym była. Kobieta dbała chorobliwie wręcz o swoją sylwetkę, uprawiała jogging, zaliczała coraz to większe skoki wagi. Może dlatego troszeczkę mnie bawi, gdy ktoś wrzuca jedną z tych bardziej wyretuszowanych zdjęć po operacji plastycznej w pełnym makijażu, specjalnie przygotowanej farbie do włosów, aby sprawiała ona wrażenie platynowego blondu z podpisem o naturalnym pięknie. I nie zrozumcie mnie źle. Marilyn miała swój niesamowity, osobisty urok, który nie wymagał tych wszystkich zabiegów, ale w przeciwieństwie do starszej koleżanki Bette Davis, nie dałaby się sfotografować bez makijażu, wyglądając źle, czy nawet w okresie, kiedy przybrała na wadze. No ale tutaj też należy się mała dygresja, ponieważ Bette Davis zasłynęła m.in. z tego, że jako jedyna z aktorek w tamtym okresie wręcz żądała, aby gdy gra chorą, wyglądała na chorą i na przykład nie pozwalała się pomalować na planie. W okresie, gdy Hyde załatwił jej rulkę w Love Happy, Karolowie przestali ją wspierać finansowo i tutaj w maju 1949 roku pojawił się w jej życiu ponownie Tom Kelly ze słynną sesją zdjęciową do reklamy piwa. A właściwie to sama Marilyn udała się do niego, gdyż potrzebowała pieniędzy. Przypominam tylko, że mogła poślubić starszego mężczyzny i mieć jakiekolwiek problemy finansowe za sobą, więc gdy jakiś reżyser nazywa ją, delikatnie mówiąc, kobietą lekkich obyczajów, którą nawet jakby była, to sorry, ale nie w ten sposób nazywamy pracę seksualną kobiet. Może powinien się zastanowić, bo czy kobieta, której zależy tylko i wyłącznie na dużych pieniądzach, które mogła z łatwością dostać i miałaby jedynie ambicje związane z łóżkiem, faktycznie zrzekłaby się tego na rzecz samodzielnego zarabiania pieniędzy? Wracając jednak do sesji zdjęciowej z Tomem Kellym, pozowała do zdjęć reklamy piwa, aby następnie dzięki tej reklamie wykonać słynną po latach nagą sesję do kalendarza jako Mona Monroe. Nie była to dla niej jakaś specjalna nowość, gdyż zdarzyło jej się pozować półnago m.in. dla Erla Morana. Ale
Gdy lata później jej zdjęcia ponownie ujrzały światło dzienne, musiała sprzedać historię, która by ją usprawiedliwiła. Tak też zrobiła, a lata walki o siebie nauczyły ją też manipulacji faktami dla niej korzystniejszymi. Rozwój kariery Marilyn Monroe to jak historia wzlotów i upadków, ale na przełomie czerwca i lipca 1949 roku odbywała tournée promujące film, wystrojona jak dama za radą Johna i Nataszy. Marilyn była zachwycona otoczeniem reporterów, choć nie chciała ich w ważnych dla niej momentach, na które kładła szczególny nacisk, odwiedzając lokalne domy dziecka czy chorych w szpitalu. Po powrocie znów dzięki Johnemu dostała niewielką rolę w filmie Foxa. Na przełomie 1949 i 1950 roku poznała Merlina Ruperta, znanego agenta prasowego Hollywood oraz fotografa Miltona Greena, z którym wdała się w niewinny romans mimo licznych plotek. Green był jedynym mężczyzną, z jakim zdradziła Johna. Prawdopodobnie tylko dlatego, że była poważnie zauroczona mężczyzną, gdyż miała bardzo tęsknić po rozstaniu. Niebawem wystąpiła w Asfaltowej dżungli, co było przełomem w jej karierze, choć wbrew historii, niczym z bajki, gdzie ta z miejsca dostała rolę, okazało się to efektem nacisku jej wcześniejszych opiekunów Karolu, a właściwie Lucille, która zagroziła nawet Hustonowi, że pozbędzie się z farmy jego ogierów, aby Marilyn dostała rolę. Huston polubił Marilyn na tyle, że pozwolił, aby Natasza była obecna na planie jako jej osobista nauczycielka. Cóż, można powiedzieć, że mimo jej obecności na planie Marilyn świetnie sobie poradziła. To dzięki epizodycznej roli na planie filmu poznała swoją późniejszą fryzjerkę Agnes, w którą młoda Marilyn była tak zapatrzona, że kupowała jej cokolwiek, by się jej nie spodobało. Kobieta nie wymagała tego, a wręcz bała się wspomnieć, że coś jej się spodobało. Jest to zresztą jeden z licznych przykładów podejścia Marilyn do życia. Pieniądze służyły do tego, aby obdarowywać bliskich, co z biegiem rozwoju jej kariery będzie coraz bardziej widoczny. Jej agent i stały kochany Johnny czuł się coraz gorzej. Mimo to dbał o interesy kobiety, załatwiając jej rolę między innymi w filmie Wszystko o Ewie. Niby niewielka, ale istotna rola u boku samej Bette Davis. Marilyn mimo braków edukacji zawsze starała się w przerwach od pracy i rozrywek uczyć, czytać książki i z chęcią toczyła intelektualne rozmowy. Zapisała się na wieczorowe kursy literatury na Uniwersytecie Kalifornijskim w 1950 roku. W tym okresie również mieszkała z Nataszą, skromnie jednak bardzo dbając głównie o swój wygląd, szczególnie zęby i cerę. Marilyn unikała też z czasem Johnego Hyde'a, regularnie rozmawiając z Johnem Schneckiem, w tym czasie poznała też Sydneya Sokolskiego, choć on sam pisał, że wydarzyło się to kilka lat później. Reporter cieszył się sławą, jego dział o ciekawostkach z Hollywood przyciągał wielu, a go przyciągały piękne blondynki. Ich relacja zawsze była platoniczna, a on w nią naprawdę wierzył. My dzięki tej przyjaźni dzisiaj wiemy bardzo dużo o samej Marilyn. W grudniu 1955 roku Johnny zmarł podczas rozległego zawału serca. Rodzina nie chciała obecności Marilyn na pogrzebie, ale ta z Nataszą odegrały rolę służby i udały się na pogrzeb zakryte woalami. Po latach chodziły plotki, jakoby Marilyn miała zachowywać się na pogrzebie jak szalona, krzycząc i płacząc. Ta jednak, wbrew tym plotkom, poczekała, aż wszyscy odejdą i złożyła jedną zasuszoną w Biblii białą różę. A przy grobie stała do późnego wieczora, aż poproszono ją o opuszczenie cmentarza. Tego samego wieczoru przypadkowo przedawkowała leki na sen, co skończyło się atakiem paniki u samej Nataszy. Gdy w styczniu Natasza kupiła dom niedaleko Foxa, kobiety zamieszkały w nim również razem. W tym okresie Marilyn opowiadała, że nawiązała kontakt z ojcem, który miał ją odrzucić. Ile jest w tym prawdy, ciężko określić. Rosnąca sława Marilyn nie przysparzała jej dobrych ról. Podczas grania w As Young As You Feel wielokrotnie płakała i się załamywała z powodu beznadziejności roli, którą miała grać. To w tym czasie poznała Elia Kazana i Artura Millera. Tak zaczął się jej romans z Kazanem, dzięki któremu często bywała obecna na planach Foxa. Był to pierwszy romans w jej życiu, z którego mogła czerpać satysfakcję z równego traktowania. Dodatkowo udało jej się zyskać kontrakt z Foxem. Nie był on idealny, ale chociaż dobry. Marilyn musiała brać udział w każdym zleceniu Foxa, sama nie mogła podjąć się innej, lepszej pracy w trakcie trwania 7-letniej umowy. Co lepsze, jej nauczycielka Natasza dzięki niej otrzymała pensję od Foxa i samej Marilyn. Paradoks polegał na tym, że nauczycielka zarabiała lepiej niż aktorka. Żadnej z kobiet to nie przeszkadzało. To na tym etapie życia w marcu podczas rozdawania Oscarów jako ładna kobieta wręczała jeden z nich na zlecenie Foxa. Popłakała się, znajdując niewielką dziurkę w sukience. Nie wynikało to z próżności, a wrażliwości kobiety. Jej
Jej wrażliwość była widoczna w jej życiu zawodowym i prywatnym. Często broniła praw Afroamerykanów, biednych i kwestowała w sprawach dzieci. Nie bez powodu, więc zaczął ją z czasem pociągać 10 lat starszy od 25-latki Arthur Miller. Literat, społecznik, szczupły, zawstydzony i wysportowany. Często spotykał się z Merlin i Kazanem, by toczyć intelektualne rozmowy na temat literatury, znając zarazem życie po doświadczeniach wielkiego kryzysu. Ale na tym etapie łączyła ich jedynie relacja platoniczna. Arthur pozostawał wierny swojej żonie i agentce Mary Grace Slattery, z którą miał dzieci. W tym czasie na planach filmowych i w mediach rosła sława tak zwanego seksapilu. Zdjęcia Merlin podczas wojny z Koreą wisiały niemal nad każdym łóżkiem mundurowych. Nawet Fox musiał zauważyć potencjał przyszłej gwiazdy. Dzięki Nataszy poznała też nauczyciela i aktora sztuki dramatycznej Michaela Czechowa, który miał do niej więcej wyrozumiałości niż jej mentor. Chłonęła jego lekcje, mimo że ten nieświadomie wywoływał u niej poczucie, iż jest zwyczajnie głupia. Za sprawą Sokolskiego zagrała też w filmie Let's Make It Legal, co okazało się ratunkiem dla nijakiego filmu. Podczas kręcenia Clash by Night zasłynęła niesamowitym dążeniem do perfekcji i męczącą obecnością Nataszy, która w opinii osób z planu była jak kula u nogi aktorki. Mimo to otrzymała w końcu możliwość zagrania roli dramatycznej w filmie Don't Butter the Knob, adaptacji powieści Charlotte Armstrong. Nie zapomniała w tym czasie o Gladys, dla której w 1952 roku znalazła kolejną piastunkę, Ines Melson, która regularnie jej doglądała. Sama Merlin od dawna nie doglądała matki, nie odwiedzała jej, choć chętnie na nią łożyła. Zwyczajnie nie była w stanie znieść tych spotkań psychicznie. W tym samym roku poznała byłą gwiazdę sportu i przyszłego męża, 37-letniego Joe'ego DiMaggio. Dumny Sycylijczyk, wychowany w licznej katolickiej rodzinie, gdzie dyscyplina, skromność i poświęcenie były podstawą. Całe życie borykający się z pragnieniem poczucia bycia szczęśliwym Amerykaninem, za którego zresztą również w oczach Amerykanów uchodził. Sukcesy mężczyzny jeszcze przez wiele lat były doceniane nie tylko w Stanach, ale również na świecie. Zarówno Merlin, jak i Joe niczym dwa brzydkie kaczątka, które wyrosły z nieśmiałych, wycofanych dzieci na wielkie gwiazdy, gdzie mężczyzna łączył w sobie cechy spokoju i łagodności z dużą siłą, wydawali się być dla siebie stworzeni. On po rozwodzie z Dorothy, która zostawiła go dla maklera giełdowego, gdy jego wyniki w baseballu spadły, nie miał sentymentu do nieudanego małżeństwa, które łączył jedynie syn urodzony w 1942 roku. Ona szukająca prawdziwej miłości. I fakt, Joe wcześniej bardzo długo próbował odzyskać żonę, a jego relacje z kobietami po rozwodzie były chwilowe i osłe. Ostatecznie musiał porzucić sport w wieku 37 lat. W końcu musiał się złamać. I to złamanie nastąpiło w momencie, gdy zobaczył zdjęcie Merlin grającej w baseball. Co prawda, czar tego zdjęcia pryzł nieco później, a właściwie już na pierwszej randce, gdy okazało się, że ta nie ma pojęcia o sporcie i potrafi się solidnie spóźnić. Kto nie spóźnił się na randkę 2 godziny, niech pierwszy rzuci kamieniem. Początkowo mężczyzna chętnie jej mentorował, a w lutym wybuchła między nimi dzika namiętność. Joe poznał jej cichą stronę, której nie pokazywała światu, pragnienie posiadania ciepłego domu, pełnego miłości i dzieci. Nie rozumiał jednak, że kobieta nie poświęci się nigdy temu w 100%. Merlin zawsze miała dwie natury i nie planowała rezygnować z jednej z nich. On pragnął żony idealnej, ona potrzebowała więcej od życia, ale to ona wpłynęła na poprawę jego relacji z synem. Mimo różnych oczekiwań i niechęci Nataszy, Merlin postanowiła kontynuować relacje. I to właśnie wtedy wybuchła afera z powodu zdjęć, które ukazały się w kalendarzu z 1951 roku. I przez popularność tych zdjęć, przedrukowanych na kolejny kalendarz. I tak powstała legenda. Kobieta obmyśliła strategię i podczas wywiadu z Aline Mosby wyznała, że pozowała do zdjęć z powodu braku pieniędzy na jedzenie. Artykuł ukazał się 13 marca 1952 roku, uprzedzając złośliwe spekulacje. Tak rodzą się legendy. Fox miał reklamę, ona zyskała w oczach ludzi. Niestety, to właśnie w tym czasie Merlin musiała zmierzyć się z bolesnym listem od matki, która zarzucała jej brak miłości, co faktycznie mogło wydawać się jej prawdą, ale tak jak mówiłam wcześniej, mimo miłości nie była w stanie oglądać matki na żywo w ciężkim stanie. Zawodowo jej życie układało się coraz lepiej, choć role, szczególnie te niewielkie, w żaden sposób nie spełniały zarówno jej ambicji, jak i umiejętności. Fox zaczął reklamować kobietom każdy film, choćby miała w nim zagrać najmniejszą rulkę. Pewnie część z Was kojarzy podobne strategie na przyciąganie widzów do kina przez wielkie wytwórnie. W czerwcu 1950
1953 roku otrzymała rolę w filmie muzycznym, mimo że pierwotnie miała w nim zagrać Betty Grable. I w Niagarze, gdzie przez przypadek podczas obrotu złamał się jej obcas, powstał jej charakterystyczny obrót, z którym była później kojarzona. Miała w tym celu podpiłowywać jeden obcas buta. Za to w filmie Mężczyźni wolą blondynki okazała swoją naturę, podchodząc sarkastycznie do piosenki Diamonds are a girl's best friend. To właśnie wtedy Kinsey wydał jedną ze swoich pierwszych książek na temat seksualności, początkowo mężczyzn, później kobiet. Początkowo miał on ogromne problemy finansowe, aby wydawać te swoje dzieła i wykonywać kolejne badania, ale z czasem zaangażował on m.in. fundację Rockefellera. Był to okres rewolucji seksualnej w Stanach, a Melin była jakoby jego ucieleśnieniem, bo udowodniała to, że kobiety również mają swoje potrzeby. I tak, mimo że po latach w dużej mierze podważono to, co Kinsey wykazał w swoich badaniach na podstawie analizy statystycznej i tego, jak powinny być wykonywane badania, miały one wtedy ogromne znaczenie dla budowania świadomości seksualnej człowieka i tego, że tak jak już pewnie wspomniałam, kobiety też mają jakieś potrzeby. Więc mimo tego podważenia metodologicznego całych badań Kinseya do dzisiaj budzą ogromne zainteresowanie i część tych wyników, mimo że metodologia była niezbyt dobra, nadal ma przełożenie we współczesnej nauce. I tak jak Merlin była uosobieniem tego, że kobiety mają swoje potrzeby, mimo że robiono wielokrotnie z niej pustą lalę, miała znacznie więcej niż mogło się powierzchownie wydawać. Bo właśnie nawet podczas gry w filmie Mężczyźni wolą blondynki pokazała się z najlepszej strony. Zawsze punktualna, przygotowana, skupiona zarówno na roli, jak i na współpracy z innymi. Co istotne dla samej Merlin, to właśnie podczas kręcenia tego filmu poznała prawdziwego przyjaciela, masażystę gwiazd Ralpha Robertsa, z którym trzymała się już do końca życia. Henry Hathaway podczas kręcenia filmu zorientował się, jak ta wartościowa i pracowita kobieta jest traktowana przez Foxa i zamknął plan dla dziennikarzy, aby ułatwić jej pracę. Tylko że jej narzeczony Joe źle znosił okres, w którym Merlin kwitła, a jego kariera zaczynała upadać. Oczekiwał od Merlin poświęcenia dla życia rodzinnego i zostawienia Hollywood za sobą. Mimo że była nim zafascynowana, polubiła również jego rodzinę, trudno było, aby rzuciła karierę dla założenia własnej rodziny. Oczom ukochanego nie mógł jednak umknąć fakt, że tej zdarzało się zachowywać co najmniej kontrowersyjnie, gdy podczas zakupów rozebrała się do naga przed ekspedientką w trakcie przymierzania jednej z sukien. I choć kobieta obiecała nie nosić się zbyt prowokująco, a on miał być z kolei wyrozumiały, to nie mogło trwać wiecznie. Merlin szybko założyła sukienkę zaprojektowaną dla niej przez Travilla, nie zakładając do niej bielizny, po tym jak podjęła się lewatywy, która stała się jedną z jej ulubionych i niebezpiecznych metod na szybkie schudnięcie. Tak, nie przesłyszeliście, jeśli Merlin wymyśliła, że wejdzie w konkretny rozmiar sukienki, to choćby musiała schudnąć 8 kilo w ciągu kilku dni, była gotowa na to poświęcenie. I bynajmniej nie mam tu na myśli poświęcenia jako czegoś dobrego. Poświęcenie nigdy nie jest dobre. Poświęcenie oznacza często rezygnację z czegoś. W wypadku Merlin była to rezygnacja z siebie, z własnego zdrowia i niestety było oznaką między innymi zaburzeń odżywiania, których nabawiła się kobieta. Ale Merlin to nie tylko problem i zaburzenia. Merlin to też ogromna klasa, którą pokazywała przez to, jakim była człowiekiem. Nie była zawistna i złośliwa. Zaatakowana przez Joan Crawford, która skomentowała złośliwie jej wyzywający strój, pochwaliła ją za bycie dobrą matką. Bez ironii i bez jakiegokolwiek sarkazmu. Jednak wiele kobiet Hollywood, w tym Betty Grable, stanęły murem za blond pięknością. Betty Grable miała powody do zazdrości, ponieważ to właśnie ona w jakiś sposób konkurowała z Merlin, znaczy nie bezpośrednio, po prostu Hollywood często wybierało albo jedną, albo drugą. Kariera Merlin dopiero się rozkręcała. W 1953 roku w Hollywood pojawiła się gwiazda Marilyn Monroe i Jane Russell. Kobiety żartowały, że powinny odbić inne części ciała. Sama Merlin odegrała swoją rolę świetnie, jednak tak naprawdę była jak wystraszone dziecko. Joe nie miał już dla niej zupełnie czasu, zresztą jak go miał, to nie był zbyt przyjazny w obyciu. Nie ułatwiał
sytuacji fakt, że reżyser z Rzeki Życia był sobą, czyli złośliwym chamem na planie. No to ewidentnie nie pomagało w polepszeniu stanu psychicznego Merlin. We wrześniu 1953 roku Grace popełniła samobójstwo. Merlin nie było na jej pogrzebie. Przyczyna była prozaiczna. Gdy Grace wraz z mężem wybrała nauk, ostatecznie rozpadła się relacja między kobietami. Mimo, że Merlin kojarzyła się później z winem i uzależnieniami, nigdy za dobrze nie znosiła alkoholu i długo go nie nadużywała, a właściwie do 27 roku prawie go nie piła. Podczas premiery Jak poślubić milionera, zjawiskowo ubrana Merlin pozwoliła sobie jednak na kilka drinków. I tak, Humphrey Bogart służył jej za wsparcie, w dosłownym znaczeniu, podczas drogi po czerwonym dywanie. Ale ten okres w jej życiu wiązał się z czymś więcej. Zaczęła zauważać toksyczne zachowania Nataszy, która stała się niczym cierń w oku, na tyle wyrachowana, by wyciągnąć od prawnika Merlin pieniądze na czekającą ją operację. Merlin przestała ignorować sygnały ze środowiska oraz od Joe'ego. Nie było to jednak ostre cięcie, a kobiety miały kontakt jeszcze 2 lata. Zresztą powiedzieć o Merlin, że na pewnym etapie życia nie było u niej ciężkiego okresu w życiu, to jakby skłamać. Zawsze za jakimś sukcesem, małym szczęściem stała tragedia. Dodatkowo, a właściwie prawdopodobnie w wyniku tych wszystkich problemów, Merlin miała zawsze ogromne problemy ze snem. Sidney Sokolski zaczął jej więc dostarczać darmowych próbek leków nasennych, a był to dopiero początek spirali uzależnienia. Gdy na koniec lat 60. zrozumiano problem uzależnienia od leków, Merlin już od dawna za sprawą terapeutów i lekarzy nie była w stanie żyć bez barbiturianów, którymi ją faszerowano. Gdy świat nauki zaczął rozważać problem leków, Merlin była już bardzo mocno uzależniona, zarówno od leków, jak i złych doradców. Ale wracając do 1954 roku, Joe wciąż namawiał ją na rzucenie filmu, na co ona odpowiedziała, zakładając spółkę przedsiębiorstwa finansowego z Miltonem Greenem. Był jej agentem, który podobnie jak wcześniej Hyde dbał o interesy kobiety. Później mieli wdać się w długo skrywany romans, zresztą nie po raz pierwszy, ale na tym etapie łączyły ich przede wszystkim stosunki służbowe. Kobieta była na tym etapie na tyle zdeterminowana, żeby zadbać o swoje interesy, że w grudniu 1954 roku uciekła do San Francisco pod fałszywym nazwiskiem, choć miała okazję zagrać u boku samego Franka Sinatry. To właśnie w 1954 roku wyszła za mąż, zaczęła walczyć o stawki, możliwość czytania scenariusza i podejmowania decyzji, w czym zagra. Zaczęła z pełną premedytacją ignorować Studio Fox. Jej osoba przyciągała ludzi, a traktowano ją niczym parobka. Merlin jako jedna z 5 światowych gwiazd zarabiała mniej, dużo mniej od jej mniej znanych koleżanek. W swoim oświadczeniu wystosowanym do Foxa napisała: obsadzano mnie w filmach, nie pytając o zgodę. W dużej mierze wbrew mej woli. Nie miałam wyboru. Czy to w porządku? Ciężko pracuję. Szczycę się swoją pracą i jestem człowiekiem, jak każdy z nich. Jeśli będę trzymała się takich ról, jak te, które Fox mi proponuje, widzowie szybko się mną znudzą. Trudno się tutaj nie zgodzić z oświadczeniem Merlin. Lata złego traktowania Merlin, kobieta, która przynosiła sławę Ameryce, kobieta, która przyciągała tłumy ludzi do kina, kobieta, która reklamowała wszystkie filmy, w których grała chociażby 3 minuty, nie dostawała dobrych ról, nie miała szans decydować o swoich rolach i zarabiała kosmicznie mało względem tego, ile zarabiała dla studia. A przy tym wszystkim jej małżeństwo z Joe'em w otoczeniu bliskich i setek reporterów, które przed urzędem udowodniło tylko, jak różne oczekiwania mają ci dwoje. Ona chciała robić karierę, on założyć firmę w San Francisco, choć to ona chciała mieć więcej niż jedno dziecko. Mimo to stała u boku męża, gdy wybrał się do Japonii na wydarzenie baseballowe. To wtedy zauważono pierwszy sygnał tego, że mężczyzna stosuje przemoc wobec kobiety. Ukryta pod nurkami ręka była w szynie, co Merlin tłumaczyła przypadkowym wypadkiem, ale nikt nie miał specjalnych wątpliwości, jak nazywał się ten wypadek. Co gorsze, to w Japonii Joe uświadomił sobie skalę uwielbienia Merlin. W Tokio zamiast spotkać swoich fanów, spotkał tłumy pragnące spotkania z Merlin. I nie zrozumcie mnie źle, Joe był naprawdę popularny w Japonii, ale Merlin, to było zjawisko. I całkiem możliwe, że Joe właśnie dlatego uległ, aby kobieta udała się na występy dla żołnierzy stacjonujących w Korei, gdzie jej sposób zachowania, kultury, przepraszania za pomyłki budził ogromny szacunek wojaków. Nie widzieli w niej tylko obiektu zainteresowań seksualnych, a również wspaniałą, zabawną i pełną szacunku kobietę. Tak mijał czas, aż do roku
roku 1955, kiedy to Milton wynajął Merlin apartament w Galson Hotel niedaleko swojego studia w Nowym Jorku, gdzie kobieta chętnie się ukrywała, wychodząc bez makijażu, owinięta w chustę i w okularach słonecznych, co dawało jej odrobinę prywatności, co zresztą sama później wyznała w jednym z wywiadów. Merlin, jako prosperująca do roli prawdziwej, dramatycznej aktorki, na co dzień nosiła dżinsy, zwykłą koszulę i lekki makijaż. Ta światowej sławy aktorka, która pragnęła czasem się schować, by za chwilę znów zdobyć uwagę ludzi, wciąż pozostawała wycofana i zamknięta w sobie. Gdy w 1955 roku chciała wystąpić dla Lee Strasberga, Żyda polskiego pochodzenia, nie miała nawet odwagi do niego zadzwonić, a prosiła o to znajomych. Ubogi, w dzieciństwie wychowany w kulturze sztuki i inteligencji, wyrósł na surowego i szanowanego, pełnego sprzeczności aktora, reżysera i producenta. Budził skrajne emocje, naciskał na wykorzystywanie osobistych doświadczeń w pracy, stając się pseudoterapeutą, co zresztą często źle odbijało się na aktorach. Mężczyzna kazał przychodzić aktorom test, zajęcia, w których musiała również brać udział Merlin. Tak też zerwała ostatecznie relację z Nataszą. To przez Strasberga trafiła do swojej pierwszej psychoterapeutki Margaret Ohenberg, która zajmowała się wcześniej Miltonem Greenem. Jej relacja z terapeutką była pogmatwana jak każda inna. W końcu opłacał ją Milton, którego kochała i miała wobec niego pewne zobowiązania. Podopieczna dr Ohenberg i lekarza Shapiro stała się niejako ofiarą tego, że tych dwoje nie konsultowało się ze sobą i chętnie tłumiło jej problemy lekami, a ją samą traktowali jak trofeum. Kobieta zarówno do sztuki aktorskiej, jak i terapii podchodziła niezwykle poważnie, robiła notatki z każdego spotkania, bardzo starając się poprawić swoje życie. Niestety z czasem będziemy zauważać, że jej 100% zaangażowanie w terapię, zaufanie wobec specjalistów odbiło się na niej negatywnie. A Merlin naprawdę ciężko pracowała. Gdy wraz z Joem zaprzyjaźniła się z samym Seanem i jego żoną Hedą, która została jej asystentką na Manhattanie, zauroczyła ich swoją normalnością i tym, że zawsze, gdy u nich gościła, chciała na przykład zmywać naczynia po obiedzie, posprzątać i tak dalej. Zawsze chciała dać coś od siebie, choć na co dzień obowiązki domowe ją przerastały. Na tym etapie jej życia Milton uznał, że Gladstone Hotel to za mało dla samej Merlin, wynajęła więc apartament z Leonardą Colbert, londyńską aktorką Waldorf Tower. Gdy świętowała to ze znajomymi, najbardziej ucieszyła ją obecność Artura Millera, który zasłynął napisaniem sztuki Czarownice z Salem. Ich związek szybko przerodził się w romans. Merlin w tym czasie kochała Joego i Artura, nie namawiając jednego z nich do zakończenia małżeństwa. Wręcz przeciwnie. Uważała, że Artur powinien być ze swoją żoną. To właśnie wtedy bojkotowała również swój kamuflaż, podjeżdżając na zakupy limuzyną z ciemnymi szybami, co oczywiście zwracało uwagę ludzi i reporterów. Jej przyjaciółka Susan Strasberg zauważyła, że Merlin niejako sama odgrywa siebie, czyli z chwili na chwilę przeistaczała się w gwiazdę ku uciesze ludzi, co na żywo wyglądało imponująco. Wręcz rzucała przy Susan zdanie w stylu: chcesz, żeby ją zobaczyli? I się zaczynało. Merlin w ciągu chwili stawała się nią, Marilyn Monroe. Zresztą w tym okresie zaczynała często mówić o sobie w trzeciej osobie. I właśnie takie wchodzenie w rolę, takie pozornie radosne zachowania, często były sygnałem, że w życiu Merlin dzieje się coś złego. Merlin zaczynała realnie uzależniać się od leków, a mieszkanie u Strasbergów, którzy przyjęli ją do siebie, miało swoje wady. Lee miał częste ataki gniewu, nie szczędząc jej krytycznych uwag. Paula miewała tak zwane ataki histerii i załamania nerwowe, odgrażając się najgorszym. W tym czasie Merlin rozwiodła się również z Joem. Ich relacja, według jej najrzetelniejszego biografa Donalda Spoto, uległa z czasem poprawie, ale z kronikarskiego obowiązku należy powiedzieć również o drugiej wersji zdarzeń, gdzie według innych jej biografów Joe wraz z Frankiem Sinatrą mieli często ją nachodzić, śledzić, nagabywać. Oczywiście ku odzyskaniu uczuć Merlin. Biorąc pod uwagę zawiłość ich relacji, ciężko wyrokować, jak było naprawdę, choć na pewno Joe początkowo ciężko zniósł taką porażkę jak rozstanie z Merlin. Merlin zaczęła też zauważać, że Greenowie, Milton czy Amy nie traktowali jej odpowiednio, a od Strasbergów była niemal uzależniona. Nadużywała gościnności, przychodziła do pokoju Amy w środku nocy, gdy nie mogła spać. Susan z kolei była w nią zapatrzona, co ta wybijała jej z głowy, podkreślając, że ta zasługuje na więcej, mówiąc o wielkich rolach i szacunku. Życzyła przyjaciółce tego,
czego samej jej brakowało. I mimo braku rozwodu, Miller już w październiku po premierze swojej sztuki powiedział w obecności swoich rodziców, że zamierza poślubić Marilyn. Miller w tym czasie był znany ze swoich komunistycznych poglądów, a jego poczynania śledziło Federalne Biuro Śledcze, więc i Marilyn założono solidną teczkę. Swoją drogą ciekawe, że później tak usilnie kojarzoną z Kennedy. Ale żeby to zrozumieć, warto poznać trochę klimat polityczny Stanów Zjednoczonych tamtych czasów. Sympatyzowanie z polityką komunistyczną kojarzoną z Rosją było uważane za złe i niebezpieczne, bez względu na wymiar. Wszystkie służby FBI, CIA i Biuro Prokuratora Generalnego były szczególnie wyczulone na osoby, które kiedyś z tym podejściem sympatyzowały. A że Arthur Miller miał taki etap w życiu, to Marilyn jako jego partnerka z miejsca stała się podejrzana. Szczególnie, że ta często podróżowała. Nie wiem, zupełnie jakby była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. W każdym razie, jesienią Marilyn przeniosła się do mieszkania przy Sutton Place 2 i zaczęła być stałą bywalczynią teatru. W tym czasie jej terapeutka stała się dla niej kimś, kim wcześniej była dla niej Natasza i zaczęła poważnie wpływać na jej zawodowe decyzje. Co gorsza, miała taki sam wpływ na nią, jak i Miltona. Hohenberg popełniała podstawowy błąd. Uzależniała od siebie pacjentów. Mimo poszerzenia wiedzy na ten temat, bywa to również problem współczesnych terapii i pierwsza czerwona flaga, jeśli chodzi o terapię. Tak, moi drodzy, jeśli wasz terapeuta uważa, że tylko on wam może pomóc, kiedy szukacie innego rozwiązania, może być to dla was sygnał ostrzegawczy, bo rolą terapii jest przeprowadzić nas przez problemy, jak najbardziej. Ale warto też zauważyć, że wieloletnia terapia u tego samego terapeuty może prowadzić nas do uzależnienia się od samego terapeuty, co oczywiście nie jest wskazane. Tylko, że wtedy jeszcze za bardzo nikt o tym nie myślał. W 1956 roku Marilyn w końcu podpisała intratny kontrakt z Foxem, co obszernie opisał Time. Gdy spotkała się z Olivierem, Tenatem i Ratoganem celem umówienia roli w Sleeping Prince, gdzie najpierw kazała na siebie czekać 1,5 godziny, by później ich olśnić podczas konferencji w hotelu Plaza, gdzie zrobiła furorę, zwracając na siebie uwagę strzelającym przypadkiem ramionczkiem i mocnym odbijaniem piłeczki, gdy ktoś próbował zrobić z niej głupią blondynkę. I właśnie w ten sposób Marilyn zdobywała serca. Tylko gdy na początku 1956 roku jej życie zawodowe zaczęło nabierać prawdziwych kolorów, Miller miał zawodowy kryzys. Aż dziw, że nikt nie napisał książki Marilyn Monroe i kompleksy jej mężczyzn. Prawicowi dziennikarze rzucali na Millera podejrzenia o dalsze sympatyzowanie z komunistami, a Marilyn z kolei według szeroko naciąganych teorii miała sprowadzać młodzież na złą stronę idei, z którymi wciąż wiązano jej przyszłego męża. Hoover posunął się nawet do kłamstwa, jakoby Marilyn była ulubienicą lewicowców związanych silnie z komunizmem oraz bycie pachołkiem Moskwy, co nie miało żadnego podłoża w faktach. Gdy wezwano Millera do stawienia się przed kongresową komisją do badania działalności antyamerykańskiej, oczywiście sugerowano, że Marilyn i jej otoczenie również takowe wezwanie dostało. To tylko pogłębiało paranoję związaną z lękiem przed antyamerykańską działalnością. Był to czas, gdzie mimo trudności Marilyn zmieniła urzędowo swoje dane, zostając oficjalnie Marilyn Monroe i zachowała pakiet większościowy w spółce Monroe & Green. Ostatecznym dowodem na zakończenie relacji Marilyn z Nataszą był moment, kiedy w lutym wróciła do Nowego Jorku, a ta próbowała się z nią skontaktować. Oczywiście miała w tym swój interes, była chora i potrzebowała protekcji. Tym razem Marilyn nie uległa Nataszy, była skupiona na pracy nad rolą z Paulą. W tym czasie firmą zajmował się Miller bez jakiejkolwiek kontroli. Mimo że mąż Pauli był niezły przy negocjacjach stawek, nie potrafił załatwić obecności Pauli na planie asfaltowej dżungli. Josh Logan słynął z tego, że dogadywał się z aktorami, ale jak widać z ich nauczycielami, nie chciał mieć do czynienia. I powiem szczerze, trudno mi się tutaj dziwić jego podejściu. W każdym razie, tak jak większość pracujących osób z Marilyn Monroe, wspominają dobrze albo nawet bardzo dobrze, ponieważ aktorce nie można było odmówić zaangażowania, wspierania innych, tego, że była po prostu zwyczajnie miła i bardzo pomocna, ale jednak młodszy od niej o 3 lata Murray musiał znosić sporo dziwnych zachowań z jej strony. Marilyn potrafiła go uderzyć sukienką z cekinami, choć sama faktycznie po tym wydarzeniu uciekła. Mimo to mężczyzna po latach dobrze ją wspominał. Marilyn, pomijając to, jak traktowała kolegę z planu, potrafiła sama uszyć strój, który uznała za lepszy do sceny i wykazać ogromne zaangażowanie w całą produkcję. Czemu zachowywała się tak względem Murraya? Ano, nie wiadomo. Nie wiedzieć też, czemu w tym okresie Milton
Houston trzymał od niej z dala zarówno dziennikarzy, jak i fotoreporterów. Gdy z gorącego Phoenix plan filmowy przeniósł się do Idaho, spora część ekipy filmowej rozchorowała się, w tym Merlin, co oznaczało dla niej ostatecznie szpital. Z kolei Miller celem uzyskania rozwodu musiał wyprowadzić się aż 40 mil od Reno. Mimo miłości, jaką darzyła go Merlin, do samego ślubu jej się za bardzo nie paliło. Jemu, jak już widać, tak. Miała za sobą już 2 rozwody, dodatkowo na każdym kroku para była śledzona przez FBI, o czym Merlin nie wiedziała. Po skończeniu pracy nad filmem miała wrócić do Nowego Jorku wraz z Arturem, gdzie mieli zacząć swoje nowe życie. W tym celu musiała oczywiście opuścić willę, którą zamieszkiwała wraz z Miltonem Greenem. Niestety willa była w opłakanym stanie. Z jednej strony przybita czarna tkanina, która miała służyć Merlin jako wyciemnienie pokoju, ponieważ ta nie potrafiła zasnąć, jeśli w pokoju nie panowała absolutna ciemność. Z drugiej strony ogromny bałagan, który został po licznych imprezach, które wraz z Greenem urządzali. Ostatecznie doprowadziło to do kłótni między tą dwójką, a ta kłótnia stała się jakby zalążkiem tego, co działo się później w ich relacji. 11 czerwca Miller otrzymał w końcu rozwód i już następnego dnia dołączył do Merlin w Nowym Jorku. Dziennikarze nie upuszczali go na krok. Merlin zmieniła w tym czasie zapisy w testamencie na rzecz Artura, pozostawiając też część pieniędzy przeznaczonych na zdrowie i życie jej matki, a jej relacje z Miltonem ochłodziły się do tego stopnia, że chciała przyjąć całkowitą kontrolę nad ich spółką. Wspólny początek nowego życia z Arturem nie był łatwy. Mężczyzna został wezwany do Waszyngtonu, by składać zeznania przed Kongresową Komisją do Badania Działalności Antyamerykańskiej. Komisja co prawda posiadała jego legitymację partyjną, ale nie miała dowodów ani osób, ani świadków jego wstąpienia do partii. Podczas zeznań nie wymienił niczyich nazwisk, swoje podejście argumentując zmianą poglądów oraz tym, że boi się, iż komuniści mogą dojść do władzy. I tak, Arthur Miller stał się niemal bohaterem w walce z cenzurą i represjami. Związek z Merlin był mu niejako na rękę, gdyż dzięki niej łatwiej było mu uzyskać paszport, w końcu musiał podróżować z gwiazdą kina w celu wystawienia sztuki w Anglii. Jeśli mowa o samym ślubie, to też nie był on wyjątkowo szczęśliwy, ponieważ kiedy para wybierała się na konferencję przed ślubem, jadąca za nimi z kolegą zginęła w tragicznym wypadku Mary Shebartow, księżniczka rosyjska na wygnaniu i szefowa nowojorskiej filii Paris Match, która chciała brać udział w tymże spotkaniu i być na nim pierwsza. Gdy Arthur podszedł do rozbitego samochodu, nie pozwolił Merlin zobaczyć, w jakim stanie jest kobieta. Niestety, nie było co zbierać. Mimo tego para tego samego dnia, czyli 29 czerwca, wzięła ślub. I nie ma się co okłamywać, ślub był dość korzystny dla Artura, który w tym czasie nie miał pieniędzy, żeby spłacić prawników, gdyż 40% jego dochodów lądowało u byłej żony, między innymi ze względu na dzieci. Zależało mu też na wspólnym złożeniu deklaracji ze spółką Merlin, co spowodowało konflikt na linii Arthur-Milton-Strasberg. Ale trudno się dziwić. Nie był to pierwszy i nie był to ostatni raz w życiu Merlin, kiedy to mężczyźni próbowali przejąć kontrolę nad jej finansami. W każdym razie Merlin zaczęła pracę przy księciu jak aktoreczce i szybko poczuła zmęczenie pracą z Olivierem, mężem Vivien Leigh, którego rubaszne żarty przeszkadzały nawet Millerowi, który o ironio w tym samym czasie rozważał plusy i minusy małżeństwa z Merlin, która miała natrafić na notatki, w których określał ją jako nieobliczalną, niedojrzałą i smutną. Trochę się jej bał, trochę współczuł. Nie tego szukała w miłości. Zaledwie 3 tygodnie po ślubie okazało się, że Arthur zakochał się w swoim wyobrażeniu Merlin, nie samej Merlin. Jakoś tak wydawało jej pieniędzy bardzo mu nie przeszkadzało. Miał też sporo uwag, jeśli chodzi o jej relacje z Paulą Strasberg, która w jego opinii zastępowała jej matkę, a nie uczyła gry aktorskiej. Ogólnie nie przepadał za rodziną Strasbergów, sam traktując Merlin protekcjonalnie i choć trafnie zauważył zgubne działania jej kolegi ze spółki, sam, cóż, nie pokazał się z najlepszej strony. Zamiast być dla niej oparciem, którego szukała, był kolejnym problemem. I rozumiem, że pewnie fakt, że to Paula zarabiała lepiej od Merlin, ba, podczas kręcenia księcia i aktoreczki zarobiła niemalże tyle, co sam Olivier, to nie powinien być to jego problem, a problem Merlin. Ale jak widać był, w końcu go utrzymywała. Jakoby Merlin nie miała wystarczająco dużo problemów na planie, pojawiła się Vivien,
która wpadła tylko po to, by skrytykować jej umiejętności aktorskie. Muszę wam powiedzieć, że aktorka Vivien Leigh, mimo swego ogromnego talentu, który pokazała chociażby w Przeminęło z wiatrem, potrafiła być, cóż, dość trudna we współpracy. W każdym razie, wracając do samej Merlin, na każdym kroku ktoś wydawał jej pieniądze. Lee Strasberg dzwoniący do niej na jej koszt w celu zatrudnienia Pauli, Arthur jeżdżący po świecie pracując nad wystawieniem sztuki, Milton kupujący dzieła sztuki. Ot tak, dla zabawy. W sierpniu okazało się, że Merlin jest w ciąży, ale boi się, że ją straci. Mimo to podważano ten fakt. Kobieta potwierdziła to u dwóch lekarzy. Merlin i Arthur nie byli gotowi na dziecko. Sama Merlin sporo piła z Hedą w tym okresie. Ciekawe dlaczego. Ostatecznie poroniła na początku września. Sprawę ukrywano przed opinią publiczną. Po latach pewnie znów ktoś wspomni o kolejnej aborcji, do której mimo wszelakich trudności na tym etapie życia Merlin by się nie posunęła. Jeśli chodzi o sam alkohol, do dzisiaj spotykam się z opinią, że mała ilość alkoholu nie szkodzi w ciąży. Każda ilość alkoholu może wpłynąć na to, że rozwinie się u dziecka tak zwany FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy. Ale na tym etapie życia Merlin tak naprawdę nie miała z kim porozmawiać o swoich problemach. Nawet terapeutka zamiast zająć się terapią oceniała stabilność spółki Merlin & Milton. Na szczęście odesłała ją do innej terapeutki, Anny Freud, która prowadziła dobrze prosperującą praktykę psychoterapeutyczną, choć dla Merlin był to kolejny cios związany z poczuciem odrzucenia. Mimo samotności i poczucia odrzucenia, Merlin publicznie broniła męża, gdy ochmistrz zakazał wystawiania widoku z mostu z powodu aluzji do homoseksualizmu. W ramach sprzeciwu wobec cenzury wstąpiła do klubu Watergate Theater, protestującemu przeciw interwencji cenzury na sztukę. Arthur, jak przystało na dżentelmena, zamiast docenić żonę, był zazdrosny, że podczas premiery w teatrze komedia Merlin wzbudziła większe zainteresowanie spotęgowane głęboko wyciętą purpurową sukienką. Ale królowej Elżbiecie II sukienka nie przeszkadzała, gdy 29 października przedstawiono jej 20 najsławniejszych aktorów, w tym Brigitte Bardot. To właśnie przy Merlin się zatrzymała. Do dziś wiele osób chętnie wspomina, że na nagraniach i zdjęciach widoczne jest, gdzie dokładnie zatrzymał się wzrok królowej. Po czasie nawet Olivier wspominał ją lepiej niż traktował na planie, stwierdzając, że nie radził sobie wtedy z rutyną w swoim życiu, odbijając to na innych. W tym Merlin. I tak w listopadzie 1957 roku, gdy wraz z mężem Merlin wróciła do Nowego Jorku, starała się odegrać rolę dobrej żony. Starała się prowadzić gospodarstwo domowe i gotować obiady. Arthur nie czuł się ideałem, jakiego w jego opinii szukała Merlin. W styczniu zamieszkali w nowym apartamencie, w którym Merlin nieustannie coś zmieniała. Cieszyła się, gdy ktoś ją rozpoznawał na ulicy w kamuflażu i chętnie poznawała nowych ludzi. Gdy jej relacja z Miltonem się zaczęła sypać, spółka była zagrożona, spędzała czas ze Strasbergami, szukała też nowej terapeutki. Dzięki Annie trafiła do Marianne Chris, z którą pracowała kolejne 4 lata. Była to kolejna relacja terapeutyczna, która przyniosła więcej szkody niż pożytku. Marianne jako ulubienica Freuda po śmierci męża rozwijała kontrowersyjną teorię, że każde nasze dorosłe problemy mają podłoże w dzieciństwie, co prowadziło do intensywnego drążenia w przeszłości. Chris zarzucała Merlin, że nie chce sięgnąć do wspomnień związanych z ojcem, którego, tak tylko przypomnę, nie miała nawet okazji poznać. Merlin miała świadomość, że terapia nic jej nie daje. Mimo to brnęła w nią. Chciała ufać specjalistom i pracować nad sobą. Niestety, częste retrospekcje nie były dla niej dobre. Z dnia na dzień traciła pewność siebie, zaczęła pić i chorować. Gdy 1 kwietnia zobaczyła kopię roboczą księcia i aktoreczki, pękła i napisała, co o tym myśli do Jacka Warnera. Obwiniała go o niedopilnowanie montaży przez Miltona. Zresztą całą złość skierowała ku właśnie Grinsonowi, który wiele stracił na relacji z Merlin. Po odsprzedaniu udziałów i zaciekłej batalii wrócił do fotografii, ale nigdy już nie odzyskał swojej pozycji. Mimo to nigdy nie mówił o niej źle. Merlin za to pozwoliła, by znaczną część kontroli nad jej biznesem przejął Arthur, który przegrał proces o lekceważenie prawa. Latem spędzali wolny czas w wynajętym domku w Amagnaset, gdzie dawały się we znaki zmienne nastroje aktorki. Nie rezygnowała jednak z udziału w akcjach charytatywnych, oddając całe serce i zaangażowanie. Chętnie spędzała czas z dziećmi objętymi opieką Fundacji Mlecznej i Marszu Pogrosi. W lipcu okazało się, że jest w ciąży. Była zachwycona. Niestety, już w sierpniu okazało się, że jest to ciąża pozamaciczna. 1 sierpnia straciła przytomność. Niestety, ze względów medycznych musiała tę ciążę chcąc nie chcąc usunąć. Kobieta czuła się załamana i rzuciła się w wir obowiązków domowych. Postanowiła ponownie być żoną idealną.
Nie wiadomo, ile dokładnie to trwało, aż w końcu, jak co roku, przyszły święta, które były dla niej świetnym pretekstem do obdarowywania innych bardzo drogimi prezentami. Między innymi takimi jak samochód dla syna Strasbergów. Zresztą ona miała w zwyczaju dawać prezenty wszystkim dzieciom swoich byłych mężów i ludzi, z którymi była jakoś tam związana. I tak jak słyszeliście, nie były to prezenty byle jakie. Święta niestety nie mogły trwać wiecznie. Arthur przechodził kolejny kryzys w związku z brakiem zainteresowania realizacji skłóconych z życiem. Mimo kłótni nigdy jednak nie uderzył kobiety. On uciekał w sen, ona w alkohol. Ukrywała się przed fotografami, nosiła workowate ubrania, nie radziła sobie z tym, że przybywa jej kilogram. Tak. Merlin jednak już w maju była gotowa na powrót do Hollywood, między innymi dlatego, że małżeństwu brakowało pieniędzy, a tęsknota ludzi powodowała wysyp pseudo-sobowtórek gwiazdy, które nigdy nie dorastały jej do pięt. I tak wyruszyła z Paulą w kolejną podróż. W lipcu, by zagrać w pół żartem, pół serio, które mimo komediowej oprawy niosło za sobą przekaz. Pokazania szaleństwa, prohibicji, podążania za wolnością i miłością i była taką też cichą aprobatą dla związków homoseksualnych. W listopadzie Merlin znów była w ciąży, więc podczas pracy Arthur zażądał, by pracowała tylko do południa, a atmosfera między nią a Rysem Wilderem była na tyle zła, że ten wprost krytykował ją w jednym z wywiadów, choć z czasem mieli się polubić. I tak, Boże Narodzenie 1959 roku płynęło pod znakiem tragedii. Merlin znowu straciła dziecko, prawdopodobnie z powodu mieszania amantylu i barbiturianów na sen. Mimo ostrzeżeń doktora Krona, jedynego zresztą, który zwrócił jej uwagę na problem leków, z powodu których musiała już regularnie stosować lewatywy. Mimo to nie rezygnowała z pracy. W maju 1959 roku otrzymała włoski odpowiednik Oscara za rolę w Księciu i aktoreczce. Zresztą nie mogła narzekać na brak propozycji w tym okresie. Sam Fox zatrudnił Merlin jako ambasadorkę kultury amerykańskiej. Wydaje mi się to nieco ironiczne po tym, jak Fox traktował ją większość życia. W każdym razie tak też Merlin poznała przywódcę ZSRR Chruszczowa, który ją przeraził. Trudno się jej jednak dziwić. Mówimy o dyktatorze, który co prawda deklarował zainteresowanie pokojem ze Stanami, by za chwilę znów zmienić zdanie. W grudniu tego samego roku rozpoczęły się próby do filmu Pokochajmy się u boku Ivesa Montana. Warto wspomnieć, że legendarne wykonanie My Heart Belongs to Daddy pochodzące z tego filmu należy właśnie do Merlin, która dodała swoje trzy grosze, gdyż właśnie na jednej z imprez po poznaniu Władimira Nabokowa dodała tam słowa My name is Lolita. Jeśli pytacie, czy rozumiała istotę tej historii, jak najbardziej, zapewne jako jedna z nielicznych. Bo mimo, że wokół tej książki narosło wiele mitów, opiera się ona na prawdziwej historii, która z kolei w oczach Nabokowa miała pokazywać, jak chore myślenie ma główny bohater książki. No ale o tym, tak jak powiedziałam, jest na moim kanale, więc postaram się Wam wrzucić oczywiście link w opisie. W lekące się kolejny rok małżeństwo z Millerem chyliło się powoli ku upadkowi. Liberał, artysta, był średnio wierny swoim poglądom, bo gdy tylko natrafiła się okazja z powodu strajku pisarzy, który wspierał Związek Aktorów Filmowych, ten chętnie zaangażował się w scenariusz Pokochajmy się i zainkasował kilka tysięcy dolarów. I nie zrozumcie mnie źle. Ja nawet rozumiem, że z prestiżu nie wyżyjesz, choć on wcześniej żył. Ale podjęcie się takiego zadania, gdy związek walczy o swoje prawa, zdaje się być co najmniej niekoleżeńskie. Tak zresztą stracił podziw w oczach Merlin. Arthur, wyjeżdżając promować film, pożegnał ją na tyle ostre, że wiedziała, iż między nimi koniec. Zaprzyjaźniła się z Montandem, który zorientował się, że zgodził się zagrać słabszą rolę niż wydawało się początkowo. Czuł więc ten sam strach co Merlin. To ich zbliżyło. W kwietniu 1960 roku wdali się zresztą w krótki romans, który trwał do czerwca. Obydwoje rozstali się jednak w dobrych stosunkach. W czerwcu Merlin została bez jakiegokolwiek wsparcia i zwrócił do Paryża, do żony. Arthur pracował z Johnem, Paula wyjechała odwiedzić córkę, a jej został nowy terapeuta, Ralph Grinson. I jeśli jego poprzedniczki przekroczyły w jakiś sposób normy etyki zawodowej, która stopniowo się rozwijała, tak teraz zaczęła się jazda bez trzymanki. Urodzony na Brooklynie w 1910 roku, Romeo Samuel Greenspoon, syn lekarza, jeden z czwórki dzieci, uważał, że jego ojciec kochał Szekspira. Dlatego on dostał imię Romeo, a jego siostra bliźniaczka Julia, co miało rzutować w jego opinii na jego życie. Rywalizował z utalentowaną muzycznie siostrą i poszedł w ślady ojca. Został lekarzem. Później w jego opinii miał dostać urazu głowy podczas służby wojskowej, który skutkował amnezją, która z kolei
skończyła się epizodem maniakalnym. Na skutek urazu stracił smak, miał osłabione nerwy, części twarzy oraz inne urazy zaburzeń nerwowych. Nie mógł więc kontynuować służby, odesłano go do kraju i zarządzał oddziałem neuropsychiatrycznym w oddziale służb powietrznych sił zbrojnych. Była to złota era sesji psychoanalitycznych i psychiatrycznych. Często głośne i nadpobudliwe dzieci wysyłano na takie sesje, co przynosiło dla nich fatalne skutki. I tak, prywatna praktyka Grinsona zaczęła kwitnąć wśród mody bogatych Amerykanów na posiadanie swojego psychoanalityka. Grinson, niczym prawdziwy coach sukcesu życia, zaczął pławić się w historiach sław, z którymi pracował. Dziś nazwalibyśmy go właśnie gorszego rodzaju coachem z tych sławnych, jako że kochał publiczne występy, rzucał frazesami w stylu: ludzie, którzy szukają rodzin, starają się przekreślić złe doświadczenia z życia rodzinnego. Jest to próba zastąpienia nieszczęśliwej przeszłości szczęśliwą przyszłością. Życie rodzinne jest korzystne dla twojego zdrowia. Albo: dzieci są skomplikowane i ludzie są skomplikowani, ale nie uważam, że to beznadziejna sprawa. Ten jest chyba mój ulubiony, ale w sumie ma też konkurencję. Aktor czy aktorka filmowa są gwiazdami. Dopiero wtedy, kiedy są natychmiast rozpoznawani nie tylko przez tych, którzy im się przyglądają, ale przez wszystkich na całym świecie. Niecierpliwość sądzących gwiazd i tych, których sława już przebrzmiała, sprawiała, że praca z nimi należała do najtrudniejszych. I fajne te cierpienia młodego Grinsona, ale nie okłamujmy się, jego sława już przebrzmiała. Ale teraz powiem wam coś, co dla każdego powinno być czerwoną flagą przy wyborze psychologa lub psychoterapeuty. Grinson przekonywał o istocie zbliżenia emocjonalnego do pacjenta na poziomie związków uczuciowych, bardzo bliskich relacji. I nie miał tu na myśli zbudowania relacji prowadzącej do porozumienia, a po prostu niezdrowej relacji. Jeśli pytacie, jak bardzo, śpieszę się wam z odpowiedzią. Już na pierwszym etapie terapii zapraszał Merlin do domu, poznał z rodziną, nawet zaaranżował przyjaźń z jedną z córek. To nie wszystko. Grinson zapraszał Merlin pod pozorem anonimowości do swojego domu, o czym chętnie każdemu opowiadał. Zresztą było to dość widoczne miejsce dla ludzi. Pojęcie tajemnicy zawodowej w jego oczach nie istniało. Chętnie opowiadał na prawo i lewo o tym, co uważa o kobiecie, jakie diagnozy stawiał jej na przestrzeni lat, nazywając ją m.in. wzruszającą, wieczną sierotą. Choć ich relacje, powiedzmy terapeutyczną, niesamowicie romantyzuje m.in. biografia Michela Schindlera, Merlin ostatnie seanse, gdzie Grinson stawiany jest w pozycji mentora, bohatera, niemalże zbawcy, to nazbyt poufałe relacje, wprowadzenie do domu już wtedy groziło potępieniem środowiska terapeutycznego, gdzie zamiast zawodowego dystansu mężczyzna określał mianem wzruszającej, wiecznej sieroty. Mężczyzna stylizował się na dbającego o kontrolę nad jej lekami. Jeśli kontrola oznacza bezmyślne wystawianie recept bez jakiejkolwiek kontroli i znalezienie lekarza Heymana Enelberga, żeby jeszcze bardziej panować nad jej życiem, by ten bez żadnej wzajemnej konsultacji również przepisywał jej leki, to nie mam zastrzeżeń. Faktycznie, sam zalecał koledze, co powinien jej przepisać, choć z czasem również temu zaprzeczył. Z Nowego Jorku do Nevady jechała później z torbą leków przeciwbólowych i nasennych, ale byli tam jeszcze jej przyjaciele, który wsparcia bardzo potrzebowała. Mimo tych wszystkich trudności w tym relacji z Millerem, Merlin grała w jego filmach, a skłóceni z życiem byli niczym złośliwy paszkwil na jej temat. Dodatkowo na jej partnera na planie Miller wybrał Clarka Gable, jej dziecięcego bohatera, którego idealizowała jako mała dziewczynka, o czym dobrze wiedział Arthur. Mimo licznych plotek, Merlin i Clarka nigdy nie połączył żaden romans. Zresztą na planie filmu była z nim cały czas żona, która również polubiła Merlin. Arthur już wtedy wdał się w romans z fotografą Inge Mora, z którą to spędzał noce, choć sporo z nich tracił na nieustanne zmiany scenariusza. Były one na tyle męczące, że sam Clark Gable stanął po stronie Merlin, otaczając ją parasolem opieki. Znana ze swego uporu, chciała pracować również, gdy była chora, jednak to właśnie kolega z planu, nie mąż, odwiódł ją od tego pomysłu i zaprowadził do pokoju. Zarówno wtedy, jak i po latach rozniosła się kolejna szkodliwa plotka dotycząca filmu, obwiniająca kobietę o wszelkie
wielkie opóźnienia na planie, co było bardzo na rękę dla Johna Hustona, którego pochłonął alkohol i hazard. Zdarzało mu się przepić fundusze na film, czego jakoś specjalnie nie ukrywał oraz nigdy nie obwiniał kobiety o nic, zdając sobie sprawę z sytuacji, do jakiej doprowadził. Dobrze opłacana Paula zdawała się być dodatkowo nieprzytomna na planie, co okazało się początkowym studium raka kości, a Grinson wypisywał Merlin w tym czasie codziennie 300 mg nembutalu barbiturianu, co było trzykrotną dawką doraźną leku, z tym, że ona brała go codziennie. Nieuniknione załamanie nerwowe Merlin było idealnym kąskiem dla prasy i opinii publicznej, a gdy Houston załatwił jej pobyt w szpitalu, gdzie lekarze mimo świadomości dorzucali jej kolejne dawki leków, również w zastrzykach, zapewne tylko pogarszali jej stan. O dziwo, Arthur odwiedzał ją w szpitalu codziennie. Gdy jakimś cudem wróciła do siebie na tyle, by móc pracować, wzbudziła powszechny zachwyt kolegów z planu. Nie zmieniło to faktu, że na przełomie października i listopada Clark Gable wraz z Merlin zawarli porozumienie i odmówili przyjmowania zmian w scenariuszu. Męczyły one nie tylko Merlin, ale tak naprawdę każdego aktora na planie. Rola w Skłóconych z życiem nie była tym, co obiecał jej Miller, nie ułatwiając dodatkowo pracy swoim dziwnym zachowaniem, a właściwie męczącym i irytującym. Tymczasem Grinson wraz ze swoim kolegą lekarzem chętnie coraz bardziej uzależniali kobietę od leków, dbając jedynie o swoje ego, a nie jej zdrowie. Zresztą psychoanalityk posunął się do tego, że wysłał swoją córkę do domu Millera, gdzie miała poznać Merlin w trakcie podawania leku. Mężczyzna świadomie łamał zasady etyki zawodowej i z pełną premedytacją uzależniał od siebie Merlin, kontrolując ją na każdym kroku. Merlin nie widziała czerwonych flag. Jesienią 1960 roku była skupiona na tym, aby pozbyć się Millera z domu i poprosiła go o to, by się w końcu wyprowadził. W listopadzie Clark Gable dodatkowo dostał rozległego zawału serca, za co niesłusznie się obwiniała. To nie ona wprowadzała codziennie zmiany w scenariuszu albo powodowała opóźnienia w pracy na planie. Zresztą sam Clark był bardzo zestresowany tą pracą i niestety nadużywał alkoholu. Zresztą samej Merlin problemów nie brakowało. Myślała, że przez to, że skorzysta z inauguracji nowego prezydenta Johna F. Kennedy'ego, jej rozwód w styczniu z Arturem będzie niezauważony przez media. Oczywiście myliłaś. W każdym razie, jeśli chodzi o sam film Skłóceni z życiem, nie został on najlepiej przyjęty ani przez publiczność, ani przez krytyków, co znacząco wpłynęło na pogorszenie się stanu Merlin. W związku zresztą z jej pogarszającym się stanem, Chris zaproponowała jej pobyt w szpitalu Pine Whitney w New York Hospital. Tylko nie mogła wiedzieć, że zostanie umieszczona w zamkniętej celi szpitalnej przeznaczonej dla osób szczególnie niebezpiecznych. Zszokowana i zagubiona wpadła w panikę. Trudno się jej dziwić. Jej stan wymagał wsparcia terapeutycznego, a nie drastycznej izolacji czy zabrania rzeczy osobistych. Do tego Merlin wdała się w dyskusję z lekarzami. Nie była głupia i znała swoje prawa. Zlitowała się nad nią pielęgniarka, dostarczając papierowego listu i przekazując go do Strasbergów. Kochani Lee i Paulo, doktor Chris umieściła mnie w szpitalu i pozostawiła pod opieką dwóch głupkowatych lekarzy. Ani jeden, ani drugi nie powinien mnie leczyć. Zamknięto mnie razem z tymi biednymi, pomylonymi ludźmi. I jestem pewna, że sama też skończę jako wariatka, jeśli ten koszmar jeszcze potrwa. Proszę, pomóżcie mi. Ten szpital to ostatnie miejsce, w którym powinnam być. Kocham was oboje, Merlin. Postscriptum. Jestem na oddziale ludzi niebezpiecznych dla otoczenia. Mój pokój przypomina cele. Zamknęli mi drzwi do łazienki i nie chcieli dać klucza, więc wybiłam szybkę w drzwiach. Lecz poza tym nie zrobiłam nic złego. Nic złego w kontekście zamknięcia osoby, która nie wymagała tego podczas hospitalizacji, to tak naprawdę dość prawidłowa reakcja ucieczki. No ale wracając, co zrobili z listem Strasbergowie? No niewiele, bo nie wiedzieli, jak jej pomóc. Ale Joe DiMaggio wiedział. Gdy tylko dodzwoniła się do jego domu na Florydzie, przyjechał prosto do szpitala, żądając jej natychmiastowego wypuszczenia. Widać, siłę przekonywania miał dość dobrą, bo tego samego dnia Merlin wróciła do domu.
domu. Gdy Ralph Roberts odwoził ją z Chris do domu, ta kajała się całą drogę. I to było ostatnie spotkanie Merlin ze swoją terapeutką. Nie ulegało wątpliwości, że szpital pogorszył jej stan. Przy wsparciu Joe'ego trafiła do kolumbijskiego centrum szpitala prezbiteriańskiego, gdzie szybko wróciła do siebie. Pisała listy do Grinsona, z których jasno wynikało, że jest w pełni świadomą osobą. Wsparcie Joe w tym okresie było nieocenione. Sama Merlin mimo osobistych trudności potrafiła nadal wspierać innych, w tym rodzinę Millera po śmierci jego matki. Były teść był zachwycony jej postawą, mimo że to Joe był jej oparciem w tym okresie, zamieszkała w Nowym Jorku w domu Sinatry, gdy ten był na tournée, aby po jego powrocie wdać się z nim w krótki romans, wokół którego narósł ogrom mitów. I fakt, był o nią zazdrosny, ale każdy, kto choć trochę zna jego biografię, wie, że nie była to jego wielka miłość. Choć faktycznie Frank miał na pewnym etapie nawet oświadczyć się Merlin. I nie przeszkadzało mu to, że ma żonę, ale już po 1961 roku z Merlin łączyła go tylko przyjaźń. Tak, swoją drogą, moi drodzy, wpadłam właśnie na taki pomysł. Jeśli wiecie, kto był wielką miłością Franka Sinatry, to napiszcie w komentarzach. Podpowiadam tylko, że nie była to Merlin. Przypominam również, że jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, zapraszam Was na Buy Coffee, link w odcinku. Niestety, stan zdrowia Merlin nie był dobry. Męczył ją chroniczny ból, który zaczął się pogłębiać, co skończyło się kolejną operacją, po której od razu zobaczyła Joe'ego. Ale gwiazda kina znała życie. 11 lipca, wychodząc ze szpitala, wyglądała bosko, przygotowana przez sławnego stylistę Kenta. Na tym etapie życia zajmowała się nią przyrodnia siostra Bernice, którą niepokoiła ilość leków przyjmowanych przez Merlin. Nie wiedziała, że to dopiero początek, gdyż kobieta postanowiła wrócić do Los Angeles, kierowana między innymi porzuceniem terapii z Chris. I tak Grinson przejął nad nią pełną kontrolę. Kompleks Zbawiciela pozwalał mu wierzyć, że tylko on może jej pomóc, albo jak on to mawiał, uratować. Na tym etapie wprowadził ją w pełni do swojej rodziny i tak jak na początku dawało jej to poczucie bezpieczeństwa, tak z czasem pogłębiało depresję. Grinson zabronił jej m.in. przyjaźni z Ralphem Robertsem, bez względu na to, ile bólu jej to sprawiało. Posłuchała go. Nie była w stanie przeciwstawić się terapeucie. Mieszkająca obok niej Jean Carmen, widząc stan Merlin, po latach z chęcią stała się jednym z motorów napędowych plotek na temat aktorki. Między innymi na temat jej rzekomego, imprezowego życia, domniemanego romansu z Kennedym, słynnego pływania nago, no cóż. Merlin na tym etapie z powodu imprez mało znanej sąsiadki zwiększyła co najwyżej dawki nasenne leków, by choć na chwilę usnąć. Jakby mało było jej problemów w tym okresie życia, była zmuszona spełnić roszczenia starego studia, kolejny raz grając za stawki poniżej krytyki. Dla porównania, na tym etapie życia Elizabeth Taylor, grając w Kleopatrze, dostała 10-krotnie wyższą stawkę za rolę niż Merlin. I uwierzcie mi, to nie było dobre. Grinson w tym okresie podsunął jej do opieki Eunice Yearned, która miała być jej pielęgniarką tudzież pomocą domową. Tylko że żadna z niej była pielęgniarka. Niewykształcona po rozstaniu z mężem wylądowała u Grinsona, pełniąc rolę pomocy domowej i pielęgniarki właśnie. Totalnie posłuszna i wpatrzona w doktora, robiła wszystko, czego chciał. Grinson odsyłał ją do swych najlepszych klientów, by zbierała wywiad. Od pielęgniarka bez szkoły średniej zatrudniona jako detektyw gwiazd. Niestety, Eunice było łatwo zmanipulować. Jej życie niestety nie było pasmem sukcesów. Przegrała w rywalizacji z siostrą i rozwiodła się, co dla kobiet w tamtym czasie było życiową porażką. Znaczy, mówimy o zwykłych kobietach, nie gwiazdach Hollywood oczywiście. Kobieta skracała dystans z Merlin, która nie czuła się z tym dobrze, mimo że aktorka mówiła do niej cały czas na pani, ta mówiła do niej na ty. Merlin faktycznie początkowo zwierzała się pomocy domowej, zasięgała rady. Bardzo szybko ta pomoc zaczęła tak samo ją męczyć i zaczęła dystansować się bardziej. Przed świętami Merlin zwierzyła się Ralphowi Robertsowi, że terapia nie przynosi skutku i nie był to ostatni raz, gdy zauważyła, że coś idzie w złym kierunku. O ironio, święta spędzała wraz z Joe u Grinsonów, którzy z gosposią szukali dla niej domu. To terapeuta miał zatwierdzić jej wybór, a umowę miał spisać jej kuzyn Milton Rudin, który oczywiście przejął jej interesy jako prawnik. Merlin niemal przestała pokazywać się publicznie, ale podczas gdy zorganizowano z nią konferencję w Hiltonie, momentalnie zmieniła się z szarej myszki w gwiazdę, jaką znał świat. Dla świata
Marta była tą samą Merlin, dla przyjaciół zmanipulowaną przez Eunice marionetką, która starała się oddalić od niej wszystkich bliskich przyjaciół. Ale były wśród niej osoby, które bez względu na wszystko nie poddawały się. W tym jej meksykański fan Joss Bolanes, którym pokazała się na przyjęciu z okazji wręczenia Złotych Globów. Merlin podczas przyjęcia zaczęła się jednak dziwnie zachowywać, bełkotać. W jej pobliżu szybko pojawił się Joe, by zabrać ją do domu. W tym czasie otrzymywała niemalże końskie dawki leków, w tym Nembutal, Sekonal, Luminal i wodzian chlorowany, a podczas imprezy połączyła je z alkoholem. Lekarze, którzy mieli jej pomagać ograniczać leki, faszerowali ją nimi chętnie, sowicie i bez kontroli. I żeby nie było, patolog Arnold Abram zwracała uwagę na fakt, że w 1962 nie było już żadną tajemnicą, iż to szkodliwe, szczególnie wśród medyków. Leki pogłębiały jej tragiczne nastroje, które pogarszały dodatkowo sesje terapeutyczne, na których pojawiała się wesoła, a wychodziła jako wrak człowieka. I nie zrozumcie mnie źle, odbywają się takie sesje terapeutyczne i takie etapy terapii, że jest ciężko, ale klient nie powinien wychodzić od terapeuty w tak tragicznym stanie. Grinson doprowadził nawet do sytuacji, gdzie Merlin odsunęła się od meksykańskiego przyjaciela na rzecz pogłębiania ich patologicznej relacji. Bo jak nazwać sytuację, gdzie aktorka pomieszkiwała u swojego terapeuty, który zabraniał jej widywać się z przyjaciółmi, nawet Jody Maggio. Również 6 marca, gdy lekarz stażysta Henry Waste został postawiony w dziwnej dla niego sytuacji, nie miał odwagi podważyć opinii starszego doktora. Podczas rzekomego załamania nerwowego Merlin, gdy Grinson zabronił jej zejść z góry, zaczęła się awanturować, co ten nazwał zachowaniem narcystycznym. Tyle, że Grinson wykazywał postawę narcystyczną, nadmiernie kontrolującą, łamał zasady etyki zawodowej, zdradzając szczegóły tego, co miała mówić na sesjach. Czy rzeczywiście to mówiła lub on projektował w jej kierunku? Ciężko określić. To Grinson puścił w obieg plotkę, że Merlin jest schizofreniczką, a jej przypadek miał omawiać z Miltonem Wexlerem, pomijając fakt, że w latach 60. nikt za dobrze nie wiedział, jak pracować ze spektrum schizofrenii. A wiedza na ten temat naprawdę wciąż intensywnie się rozwija, to trudno nie zauważyć tego problemu, że terapeuta i lekarz dostarczali jej ogromnej ilości leków, które były ze sobą w niekontrolowany sposób mieszane oraz były mieszane również z alkoholem. Dodajmy do tego fakt, że tak jak mówię, to lekarz, terapeuta właściwie zabraniał jej wychodzić z domu, kontrolował jej relacje międzyludzkie i prowadził terapię, która nie opierała się w żaden sposób na zdrowej relacji terapeutycznej. Ciężko określić, z czego ewentualne stany psychotyczne u Merlin mogły wynikać i czy faktycznie były to stany psychotyczne. No i gdzie w tym czasie było miejsce na długotrwały romans z Johnem Kennedym, do tego skrzętnie ukrywany? Nie wiadomo. Nikt nie zaprzeczy, że poznali się w październiku 1961 roku podczas uroczystości Ula Fordów, by kolejny raz zobaczyć się rok później na kolejnym przyjęciu na Manhattanie. Tego wieczoru wracała do domu w towarzystwie Miltona Ebisa, ale nie będę was okłamywać, prezydent miał marzenie i w końcu je spełnił. 24 marca 1962 roku podczas imprezy u Binga Crosbiego w Palm Springs tych oboje połączyło coś więcej na tę jedną noc i może poszłoby to w zapomnienie, a opinia publiczna tak chętnie by nie spekulowała, ale 17 maja 1962 roku z okazji urodzin prezydenta w Madison Square Garden występ Merlin rozbudził zmysły ówczesnej Ameryki. Legendarne już spóźnienie, obcisła sukienka zszywana na samej Merlin i jej śpiew. To było połączenie elektryzujące do dziś. Był to moment rozkwitu plotek i teorii chętnie podsycanych przez rządnych afery i pieniędzy życzliwych. Tak więc powstała historia długotrwałego romansu, który miał zacząć się zanim tych dwoje w ogóle się spotkało. Teoretyczne schadzki odbywały się, gdy tych dwoje przebywało nawet na innych kontynentach. Z kolei ultra bliskie relacje z Robertem Kennedym, na które nie było żadnych dowodów, obrosły wręcz w legendę. I nikt nie nazwie żadnego z braci Kennedych aniołami. Tylko jesteśmy w sytuacji, gdzie fakty się nie sklejają. Edwin Goodman, dziennikarz wnikliwie śledzący losy Merlin i Roberta Kennedy, znał daty każdego ich spotkania czy telefonu. Wiadomo, że Merlin regularnie wyzwaniała do Roberta, by podyskutować. Znacznie częściej miał okazję rozmawiać z jego sekretarką. Wiadomo więc na 100%, że szukała kontaktu z osobami, które ceniła za inteligencję i wiedzę o świecie, tylko nigdy nie ukrywała swoich romansów, więc ciężko uznać, że tym razem miałoby być inaczej. Wybaczcie, że nie rozwinę tego wątku jakoś dużo bardziej, bo faktycznie musiałabym siedzieć niczym kronikarz i opisywać, gdzie w danym momencie kto był, a nie jestem najlepsza w geografii, jakiejkolwiek geografii mapy. I jeśli chcecie doczytać na ten temat, to chociażby właśnie w biografii Donalda Spoto jest dość obszerna, wyjaśniona historia, gdzie kto w danym momencie był i można to znaleźć również w potwierdzających go źródłach.
Ale wracając już do 1962 roku, w maju Merlin zaczęła pracę na planie Something Got to Give. I mimo choroby pracowała ciężko do momentu, gdy jej stan pogorszył się na tyle, że została zmuszona zostać w domu. Tylko nawet tam nie odpoczywała, a nieustannie pracowała z Paulą nad rolą. Fox uznał, że w tym wypadku super pomysłem jest dostarczenie jej każdego dnia zmienianego scenariusza. W tym czasie Elnis jeszcze chętniej sterowała życiem kobiety. Kłamała, że jej nie ma w domu, nie informowała o telefonach, a leki działały na nią coraz gorzej. Więc co zrobił jej cudowny terapeuta w tym okresie? 10 maja wyjechał z żoną na 5 tygodni, zostawiając jej stos leków. Nie uwolnił się od niej ze swojej głowy, nakazując innymi zwolnić Paulę, czego ta nie zrobiła. Ba, gdy jej lekarz był wystarczająco daleko, odprawiła nawet Eunice. Pracowała świetnie, ale Fox postanowił wykorzystać jej zawartą w umowie klauzulę, iż w dni menstruacji nie musi pracować, by zrzucić na nią odpowiedzialność za straty podczas kręcenia filmu. Wracając jeszcze do 20 maja, wystąpiła na urodzinach Johna Kennedy'ego, a po powrocie z imprezy w domu została nikogo innego jak samą Eunice, która jakby nigdy nic szykowała jej kolację. Tego dnia nie miała sił przeciwstawić się kobiecie, była zmęczona manipulacjami studia, brakowało jej sił, aby zajmować się telefonami, nie potrafiła otwarcie skonfrontować się z gosposią, która zwolnienie potraktowała jako wakacje. I mimo, że na planie dawała z siebie 100%, nawet gdy chorowała, swoje 36. urodziny 1 czerwca 1962 roku mogła świętować na koniec dnia pracy, co nie było zgodne ze standardowymi zwyczajami na planie. Dodatkowo większość osób z planu szybko się zmyła. Została z nią jedynie Mary i Wally. Wieczór spędziła z DiMaggio na charytatywnym meczu baseballowym, udając szczęśliwą. Jeden z jej najrzetelniejszych biografów, Donald Spoto, zauważył, że w ten weekend zaczął się początek jej końca. Merlin była załamana po urodzinach i 2 czerwca na wyraźną prośbę Greensona zadzwoniła do jego dzieci Dana i Joan. Ci wezwali do niej Miltona Wexlera, gdyż miała objawy przedawkowania deksamylu. Ale już tej samej nocy pod nieobecność Endelberga wezwano Miltona Ushleya, celem podania jej leków na uspokojenie. Chyba nie muszę mówić, że są lepsze pomysły niż podawać kolejne leki osobie, która w ciągu tej samej doby przedawkowała inny lek. 4 czerwca Merlin nie pojawiła się na planie. Miała dość pracy w koszmarnej atmosferze, była wściekła. Nawet Eunice nie wiedziała, co robić. Szukała nawet pomocy u samego Greensona, ale niestety ten był w trakcie drogi między Izraelem a Szwajcarią. Ostatecznie mężczyzna zostawił żonę i 6 czerwca wrócił ratować Merlin. Tylko ona go nie potrzebowała. Wynegocjowała z Foxem to, czego chciała, nie musiała grać w filmie, którego nie chciała, nie potrzebowała go na miejscu, co doprowadziło go do dzikiej furii. No, tak jak przystało na świetnego terapeuta. I chyba nie muszę mówić, że to ironia. Ten pseudoterapeuta w mojej opinii wcześniej potrafił wygonić z gabinetu pacjenta, bo go nie kochał. Zazdrosny o swoich pacjentów, wielokrotnie krzyczał po nich, wyganiał lub osaczał. Przy Merlin stanął na wyżynach. Była ona jego największym trofeum. Nie tylko uzależnił ją od siebie, ale sam silnie uzależnił się od niej. Atakował każdy aspekt jej życia. Zdarzało mu się przywieźć ją ze śladami pobicia do doktora Gardina, zabraniając Eunice i komukolwiek wspominać o sytuacji. Mężczyzna sfrustrowany zepsutymi wakacjami wpadł w kolejną furię i ją pobił, co ona zniosła w absolutnym milczeniu. Gdy jej fryzjer Sidney Guilford przyjechał, ten nie dał mu szansy jej zobaczyć, trzymając w zamknięciu ponad tydzień, aż ślady pobicia nie zniknęły. Co lepsze, pojawił się z nią 8 czerwca na spotkaniu w Foxie, bojąc się, że wyda się to, co zrobił. Mimo to zachował się, jakby był dyrektorem artystycznym filmu, próbując przejąć kontrolę nad rozmową. I chociaż Fox argumentował zwolnienie Merlin i spóźnieniami, po latach problemem okazały się pieniądze. Tylko, że już wtedy Dean Martin odmówił grania w filmie bez aktorki, na co pozwalał jego kontrakt. I chociaż Fox sypał pismami procesowymi, musiał zawiesić pracę nad filmem. Wbrew pozorom, sprawy zmierzały ku dobremu, a Merlin uznała, że w końcu ma przed sobą przyszłość. Dużo mówiła o planach i nadziejach na przyszłość. W lipcu zaczęła zauważać problemy w relacji z terapeutą. Ten po raz kolejny zmanipulował ją, a Engelberg zaczął podawać jej zastrzyki młodości, które wychwalał Greenson, między innymi dlatego, że oficjalnie miał ręce czyste. On ich jej nie podawał. Panowie przechwalali się również wśród znajomych i nie tylko przyjaźnią z gwiazdą. No bardzo profesjonalne zachowanie. Merlin za to spędzała z Joem coraz więcej czasu. Odnowiła przyjaźń z Ralphem Robertsem i zaczęła planować rozstanie ze swoim terapeutą. Wiedziała, że woli odzyskać przyjaciół niż kontynuować toksyczną relację z terapeutą. Jeśli chodzi o rolę w nieszczęsnym filmie, sam Zanuck stał za nią murem, a jeśli dobrze pamiętacie, to on długi czas utrudniał jej rozwój kariery. Gdy 31 lipca dzwoniła do swojej projektantki, nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Wręcz odwrotnie. Czekała ją ostatnia przymiarka sukni.
kuchni ślubnej. Swoją drogą wielu biografów, w tym Anthony Summers, autor niedawno wznowionej biografii Bogini, pomija ten fakt. Ba, wręcz podkreśla, że nigdy kobiecie nie udało się na nowo zbudować relacji z DiMaggio. Życie Marilyn zaczynało się układać, a już na pewno nie był to jego najgorszy etap. Z polecenia właśnie aktorki Jeanne Gulesco miał rysować Something Got to Give. Planowała cichy ślub, dzwoniła do Corona, umawiając się na kolejną rozmowę, zwolniła również Eunice, którą złapała na przechwytywaniu korespondencji zarówno prywatnej, jak i służbowej. Silniejsza Marilyn nie mogła znieść tego, że Eunice zwróciła się do jej przyjaciela Roberta słowami: myślałam, że już się ciebie pozbyliśmy. I choć nie wypełniła wszystkich zobowiązań, Marilyn z chęcią wypisała jej czek 1 sierpnia i pożegnała, uznając, że od września sama będzie prowadziła dom. Co prawda, mijało się to z prawdą, ale to bez znaczenia. Wiadomo było, że Marilyn szuka innej osoby do pomocy w domu. Nie wiem, na przykład takiej, która nie będzie wchodziła w jej życie z butami. I tak powoli przechodzimy do tragicznej daty 4 sierpnia 1962 roku. Przyjrzyjmy się też dokładnie, co Marilyn robiła dzień wcześniej. 3 sierpnia 1962 roku był upalnym i wilgotnym dniem. Marilyn odwiedziła terapeutę, w domu dostała kolejny zastrzyk od lekarza oraz receptę na 25 tabletek Nembutalu. Cały wieczór za to spędziła przy telefonie na rozmowie z Normanem Rostanem, opowiadała o zmianach w życiu, snuła dalekosiężne plany, w tym ostatecznie rozstanie z terapeutą. Poza tym omawiała z majstrem zmiany i naprawy w domu, zadzwoniła do Elizabeth Courtney oraz Jenna Lewisa celem umówienia ostatniej przymiarki sukni ślubnej. 9 sierpnia była umówiona na spotkanie w związku z kręceniem Isle of Lewisa, co szczególnie ją cieszyło. Wybrała się po drzewka cytrusowe do ogrodu, umówiła z Pat Newcomb, by poprawić jej nastrój i zaprosić na noc. 4 sierpnia również nie zapowiadał tragedii. Co prawda był to ostatni dzień pracy Eunice, która przed zwolnieniem wybierała się na zaplanowane wakacje, ale Marilyn to nie przeszkadzało. Miała sporo zajęć. Choć wstała około 12 i według Pat nie była początkowo w najlepszym nastroju, umówiła się z Gnisonem u siebie w domu. Około 14 zadzwonił do niej Joe, ale Eunice go zbyła, mówiąc, że nie ma jej w domu. Około 15 Gnison wygonił z domu Pat, aby zająć się już rozeźloną Marilyn. Gdy terapeuta wyszedł, a Eunice zawiozła Marilyn do LaFordów, przyjaciele zauważyli, że jej stan po spotkaniu z terapeutą uległ znacznemu pogorszeniu. Mimo to spędzili całe popołudnie razem na plaży. Już przed 17 była w domu i rozmawiała przez telefon z LaFordem, który namawiał ją na przyjście wieczorem na imprezę. Później telefony odbierała już głównie Eunice i Grinson. Zarówno telefon Isadora Miller, jak i Roberta zostały zbyte kolejno przez Eunice i Grinsona. Żadne z nich nie zamierzało również informować kobiety, że ktokolwiek do niej dzwonił. Grinson wieczorem wydzwaniał do Engel Berga, aby podał Marilyn zastrzyk na sen, ale ten dwukrotnie mu odmówił. Między 19 a 19.15 Marilyn odebrała telefon od syna Joe'ego DiMaggio, rozmawiali koło 15 minut o jego rozstaniu z dziewczyną, za którą ta zresztą nie przepadała, więc przypadło jej to do gustu. Podczas rozmowy była zadowolona, co potwierdził sam Grinson, przysłuchujący się gdzieś tam rozmowie. Sam lekarz, terapeuta wyszedł przed godziną 19.15, prosząc, by Eunice tego dnia wyjątkowo została w sobotę, choć przy pierwszych zeznaniach uważał, że tylko spytał jej, czy zostanie. O ironio, miał to być jej ostatni dzień pracy. Z biegiem lat historie opowiadane przez tą dwójkę często się zmieniały, co może świadczyć o mataczeniu w sprawie, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Wracając do feralnej nocy, gdy o 19.40 do Marilyn dodzwonił się Peter LaFord, była już markotna, ledwo mówiła, kazała pożegnać Pat, prezydenta i samego LaForda. Mężczyzna spanikował, dzwonił m.in. do Ebbinsa, opowiadając o nietypowej sytuacji, szczególnie, że nie mógł się ponownie dodzwonić do Marilyn. Podejrzewał przedawkowanie leków. W panice dodzwonił się niemalże do każdego, kto mógł jakoś pomóc. I chciał nawet jechać do niej osobiście, ale Ebbins wybił mu to z głowy ze względu na fakt, że gdyby cokolwiek się stało, mężczyznę mogłyby spotkać kłopoty. Ostatecznie wciągnięto by we wszystko prezydenta. Ebbins wykonał jednak kilka telefonów w tej sprawie, powiadomił jej adwokata Rudina, który również był na przyjęciu i o 20.30 skontaktował się telefonicznie z Eunice, która miała sprawdzić, w jakim Marilyn jest stanie. Ta okłamała go, że rozmawiała z kobietą i wszystko jest w najlepszym porządku. Ale LaForda te informacje nie uspokoiły za bardzo. Mimo coraz większej ilości wypitego alkoholu, nieustannie wyzwaniał do przyjaciół Marilyn, szukając dla niej jakiejkolwiek pomocy. Przekonał nawet Joe'ego Narala, ale Rudin szybko zadzwonił do mężczyzny, by ten nigdzie nie szedł. Mężczyzna bredzi, a Marilyn dostała leki na uspokojenie od lekarza. Ebbins ewidentnie nie chciał, by ktokolwiek pojechał do Marilyn, ale LaFord zaprzestał swoich prób dopiero około godziny 1.30, gdy dowiedział się od Ebbinsa, że Rudin i Grinson znaleźli kobietę martwą. Przypominam,
o godzinie 1:30. Warto o tym pamiętać, bo w kwestii godzin poznamy jeszcze kilka wersji tej samej historii. Milton Rudin miał przyjechać do domu Merlin po telefonie od Grinsona, który już przed północą poinformował go o śmierci kobiety. Co ciekawe, nie był on jedyną osobą, która przed północą miała usłyszeć o śmierci kobiety. We wspomnieniach Natalie Jacobs już o 22:30 ktoś poinformował ją i Artura o śmierci kobiety podczas pobytu tych dwoje w amfiteatrze. Tylko raport o śmierci Merlin w wydaniu Eunice Murray i Ralpha Grinsona wyglądał nieco inaczej. Obydwoje z czasem zaczęli zgodnie twierdzić, że stan Merlin nie niepokoił nikogo aż do godziny 3 nad ranem, co jest sprzeczne z opowieściami świadków i nie tłumaczyłoby natarczywych telefonów LaForda. Sama Eunice twierdząca, że obudziła się o 3 i zaniepokoiło ją światło spod drzwi pokoju, nie wydaje się wiarygodnym świadkiem. Nowy biały dywan w pokoju Merlin był na tyle gruby, że nie przepuszczał najmniejszej ilości światła. Drzwi ledwo się otwierały, a okno było zabite grubym materiałem. I tak jak początkowo pokój Merlin miał być zamknięty od środka, tak z czasem również to Eunice pamiętała sytuację nieco inaczej. Co więcej, kobieta miała rozsunąć pogrzebaczem zasłony, tylko że w pokoju nie było żadnych zasłon, gdyż jak już wspomniałam, do pokoju Merlin nie mógł dostać się najmniejszy snop światła, więc okno było zabite specjalnym materiałem. Zeznania na zeznanie zmieniały się też godziny telefonów do lekarzy, które układały się tak, aby jako tako zszyć w całość relacje Eunice i Grinsona. I tak z północy zrobiła się 3 nad ranem. Tylko, nawet jeśli bierzemy pod uwagę, że była to godzina 3 nad ranem, dlaczego policję wezwano o godzinie 4:15? Pierwszy na Helena Drive był Jack Clemons. Przybył dokładnie 10 minut po telefonie, czyli o godzinie 4:25. W domu zastał Engelberga, Grinsona i zajętą praniem Murray. Mężczyzna również po latach wspominał wielokrotnie, iż wzbudziło to jego zdziwienie. Kobieta, która chorobliwie zajmuje się praniem w takiej sytuacji. I wiecie, daleka jestem od snucia jakichkolwiek teorii spiskowych, ale ktoś, kto zajmuje się bardzo skrupulatnie praniem i sprzątaniem mieszkania w sytuacji, gdzie doszło do tragicznej śmierci, no nie brzmi do końca rozsądnie. W tym czasie w sypialni leżała twarzą w dół, naga, martwa i z prześcieradłem przyciągniętym do ciała kobieta. Niewątpliwie była to Merlin. Eunice utrzymywała, że ciało kobiety znalazła o północy. Grinson tłumaczył, że nie mogli nikogo powiadomić wcześniej ze względu na wydział prasowy studia. Jeśli kogokolwiek takie wytłumaczenie zadowala, to cóż. Sprawą zajął się Marvin Yannon, późniejszy szef policji, i Robert i Byron, detektyw. Gdy Eunice rozmawiała z detektywem, mówiła, że ciało znalazła nie o północy, a o 3 nad ranem. Funkcjonariusze już wtedy określali jej zeznania jako sprzeczne. Nikt nie znalazł też listu pożegnalnego, co mogłoby wskazywać na samobójstwo u kobiety, a jedynie zaproszenie do współpracy. To na Pat Newcomb, która dowiedziała się o śmierci przyjaciółki stosunkowo późno, bo około 7 rano, spadł obowiązek poinformowania opinii publicznej o śmierci Merlin. Po godzinie 8 ciało Merlin znalazło się w kostnicy, a już o 10:30 zastępca koronera dr Thomas Noguchi zakończył sekcję zwłok. Towarzyszył mu John Miner, zastępca prokuratora okręgu Los Angeles i szef Wydziału Medycyny Sądowej. Wstępne orzeczenie Carpeia z 10 sierpnia brzmiało: przyczyną śmierci mogło być przedawkowanie barbiturianu. 17 sierpnia dodano, że prawdopodobnie było to samobójstwo. 27 sierpnia ostatecznie uznano ostre zatrucie barbiturianami przez przyjęcie zbyt dużej dawki leków, na co wskazywała wyraźnie opinia toksykologiczna. We krwi Merlin znajdowało się 8 mg wodzianu w chlorku, 4,5 mg nembutalu, jeszcze większe stężenie tego drugiego w wątrobie, bo aż 13 mg. To samo leżało obok jej łóżka. Littman od początku nie wierzył w teorię o umyślnym samobójstwie, znając na podstawie badań od 1960 roku fakt, że barbituriany nigdy nie oszołomiły nikogo na tyle, by nie wiedział, co robi. Niestety, wstępne orzeczenie Carpeia i zeznania Grinsona zrobiły swoje. Mimo że dr Norman Farborough i Littman wiedzieli, że Merlin nie była wybitnie uzależniona od leków, a według ich opinii nie określiliby jej jako niezrównoważonej psychicznie, uzależnieni od opinii innych i chcąc szybko zamknąć sprawę, przyjęli to wytłumaczenie. Po latach John Miner przyznał, że wraz z Thomasem Noguchim od początku nie wierzyli w samobójstwo Merlin, która snuła dalekosiężne plany życiowe, czego nie robią przyszli samobójcy. Mówiąc dalekosiężne plany, mowa o dość sprecyzowanych planach na swoje przyszłe życie. Co istotne, kobieta była przekonana, że to, co złe, ma już za sobą. Wracając do tematu przedawkowania, John Miner wiedział, że leki mogły znaleźć się w organizmie Merlin
na trzy sposoby. Doustnie, przez zastrzyk i lewatywę. Doustnie leków nie mogła zażyć ze względu na różnicę w stężeniu leków we krwi i wątrobie. Kobieta żyła jeszcze wiele godzin po przyjęciu leku. Nie nastąpiło przeciążenie żołądka ani przewodu żołądkowo-jelitowego. Według raportu nie znaleziono też leków w żołądku i dwunastnicy, gdzie następuje wchłanianie, a barbituriany były wchłaniane w ciągu kilku godzin, ani minut. O przyczynach psychologicznych mówiłam już wcześniej. Merlin naprawdę wierzyła, że w jej życiu wszystko zmierza ku dobremu. Zresztą, jak wiadomo, planowała ślub. Dr Arnold Abrams, znany toksykolog, niemal całkowicie wyklucza zażycie tabletek ze względu na dawkę leków, jaką miałaby zażyć w jednym momencie. Nie rozkładałaby tego na cały dzień. Z kolei po wstrzyknięciu tak dużej dawki leku zostałby obrzęk, co potwierdzono w 1982 roku, gdy ponownie badano sprawę. Wiele wskazywało na podawanie leków doodbytniczo. W okrężnicy dr Miner stwierdził znaczne przekrwienie i przebrawienie, co jest objawem wprowadzenia barbiturianu i wodzianku chloru. Opinię Minera potwierdził dr Abrams. Lekarze wykluczyli te szczopki ze względu na głębokość wprowadzenia i mimo, że jak wiadomo Merlin wielokrotnie stosowała wlewki w związku z odchudzaniem, dużo mówią jej telefony do Lauforda. Merlin wiedziała, że to jej koniec i chciała się ratować. Nie miała tylko jak, a wszelakie działania mężczyzny były zwyczajnie ignorowane. Zawsze, gdy wracam do opisu zdarzeń, jego rozpaczliwych prób walki o życie kobiety, która rozpaczliwie szukała pomocy, dziwię się, jakim cudem ktoś mógł uznać jej śmierć za samobójstwo. A jak pomyśleć o działaniach Grinsona, nieustannej zmianie zeznań, chorobliwej obsesji na punkcie Merlin, podawaniem jej chorobliwej ilości leków, udawanym zmartwieniem o to, że Engelberg dał jej inne leki, co miałoby wpłynąć na jego decyzję. Tylko prawdopodobnie to właśnie Grinson zlecił podanie jej przed wyjściem wlewki przez Eunice, będąc sfrustrowanym utratą kontroli nad Merlin, która niebezpiecznie się od niego oddalała. I choć kobieta nie miała do tego żadnych uprawnień, on sam jako lekarz takie zabiegi zlecał jej i innym niewykwalifikowanym osobom wielokrotnie. Aktorka nie miała zielonego pojęcia o tym, że wlewka z wodzianu chloralu może być niebezpieczna, a w połączeniu z nembutalem nawet śmiertelna. Według Minera kobieta była przekonana, iż to zwykła wlewka. Wiele wątpliwości budzi też pytanie, czy Grinson rzeczywiście opuścił dom Merlin w celu spotkania z przyjaciółmi, bo nikt poza Eunice tego nie potwierdził. A pranie między 4 a 5 rano i to bielizny wraz z pościelą, w której miała spać Merlin, późne wezwanie karetki, co ewidentnie wygląda jak czas na ustalenie wspólnej wersji wydarzeń i niszczenie dowodów. Jeśli dodać do tego próbę niedopuszczenia nikogo do Merlin, składa się to w logiczną całość. Czy to możliwe, że Grinsona i Murray połączyła wspólna tajemnica? Prawdopodobnie. Czy psychiatra miał jej później płacić za milczenie? Wątpliwe. Kobieta dożyła starości w nędzy i bez pracy. Wiadomo jednak, że każde z nich wielokrotnie zmieniało zeznania. Jedyny list pisany przez Merlin, jaki znaleziono w jej rzeczach, był kierowany do jej przyszłego, byłego męża. Niedokończony list był dowodem na łączące ich uczucie, choć jeden z jej biografów napisze, że DiMaggio, mimo starań, nigdy nie odzyskał jej uczuć. Dlaczego? Nie wiem. Zresztą wiele jej biografii pomija ten fakt. Był zwyczajnie nudny. Burzył też wizję prasy o zamieszaniu w sprawę Kennedy, a na pewno nie umacniał wiarygodności teorii o braciach. Kochany Joe, gdyby tylko udało mi się Ciebie uszczęśliwić, dokonałabym najważniejszej i najtrudniejszej rzeczy. To znaczy, uczyniłabym jednego człowieka bezgranicznie szczęśliwym. Twoje szczęście jest moim szczęściem. W międzyczasie historia żyła własnym życiem. Piętrzyły się plotki o paleniu dokumentów w domu Merlin, etc., czego nie potwierdził żaden z funkcjonariuszy obecnych w domu. Plotki mnożyły się jak zawsze dużo szybciej niż fakty, a z biegiem czasu co jakiś czas odnajduje się jakiś tajny agent FBI, który dotarł do różnych tajemniczych akt. Coraz więcej mężczyzn opowiadało też w tamtym czasie o swoich rzekomych romansach z Merlin. Jej była gosposia nagle miała być jej powierniczką. W tym całym chaosie powstało kilka teorii na temat śmierci Merlin. Najpopularniejsza z nich dotyczy oczywiście braci Kennedy. Rzetelne źródła nigdy nie były bliskie tej teorii, a wszystko zaczęło się prawdopodobnie od Doroty Kilgallen, która przed śmiercią Merlin 3 sierpnia 1962 roku opublikowała artykuł sugerujący, że Merlin uwiodła kogoś wybitnie popularnego, co podsycił Walter Winchell oraz Kappel, który niespecjalnie sympatyzował z rodziną Kennedy. Tak historia zaczęła powoli żyć własnym życiem. Robert Slatzer, żądając ponownego poruszenia sprawy śmierci Merlin, wysuwał dalece posunięte wnioski, jakoby istniały zapiski rozmów Merlin z Kennedymi, a nawet taśmy z nagrań ich rozmów.
A że jednego i drugiego nikt nie widział, to zbędny szczegół. Co jakiś czas ktoś twierdził oczywiście, że kompromitujące materiały posiada, tylko nikt do dziś ich nie pokazał. Nawet ponownie śledztwo w sprawie nic nie zmieniło. Cała historia od lat budzi kontrowersje, tylko z żadnej strony nikt nie pokazał rzetelnych dowodów. I tak jak według wersji, gdzie Merlin podano wlewkę, analiza toksykologiczna jest w stanie potwierdzić tę wersję zdarzeń, tak nikt nigdy nie dostarczył kompromitujących Kennedych nagrań. No, przynajmniej w wypadku rzekomych taśm Merlin oczywiście. Ale ktoś podobno widział Boba Kennedy'ego po południu i nad ranem tego dnia. Tylko, że nikt tego nie potwierdził. Według tej wersji wydarzeń Merlin miała grozić konferencją prasową, gdzie miała mówić o sekretach Kennedych i nie można im odmówić tego, że mieli sporo do ukrycia oraz ogromne znajomości, ale nadal dowodów brak. Jeszcze tak dodając troszeczkę, patrząc na to, jak Merlin podchodziła do mówienia o sprawach osobistych, no nigdy nie wyciągała brudów na nikogo, a znalazłoby się coś na niejedną osobę. Po drodze James Hall miał zeznawać, że gdy resuscytował Merlin, jakiś tajemniczy lekarz, którym miał być Grinson, odepchnął go i wepchnął jej igłę w serce. Tylko śladów i dowodów brak. Zresztą, wiecie, dość hollywoodzka scena. Z całą moją antypatią do tego terapeuty, zupełnie by też nie pasowało to do jego rysu psychologicznego. Z kolei Lynn Franklin, który miał zatrzymać jadącego autem między innymi Kennedy'ego i Grinsona, nie był w stanie tego nigdy potwierdzić. I za każdym razem, gdy pochylam się nad tą teorią, wydaje mi się ona coraz bardziej kulawa. Godziny, w jakich mieli się pojawiać bracia u Merlin, są za każdym razem inne. I świadkowie również są albo bezimienni, lub nie pokazują dowodów, które mają posiadać. Swoją drogą, gdybym dzisiaj miała te tak zwane taśmy prawdy, no to co wzbraniałoby mnie przed ich ukazaniem? Jeden z fanów teorii, jakoby właśnie to bracia Kennedy mieli być zamieszani w sprawę, podczas kręcenia filmu dokumentalnego nagle przeskakuje do reptyliańskiego podłoża sprawy, płynnie przechodząc również do tematu płaskiej Ziemi. Ale żeby nie było, próbowałam, tylko nie znalazłam sensownej rekonstrukcji zdarzeń i ewentualnych dowodów. Historia ta żyła własnym życiem, a dużo osób chciało się dorobić pisząc coś nowego i mocnego o Merlin, bracia Kennedy. To byłby hit, dlatego nie będę wam polecać kolejnej biografii istniejącej teorię o winie braci Kennedych, gdzie pierwszy raz ta wersja pojawiła się w magazynie Playboy, po raz kolejny napisana przez osobę, która nie miała do czynienia nigdy z Merlin. Nie będę też polecać biografów, którzy ewidentnie nie lubili Merlin, albo byli jej bardziej lub mniej bliskimi przyjaciółmi. Jeśli spytacie o tych drugich, no przyczyna jest prosta. Część jej znajomych po latach również albo chciała na niej zarobić, albo patrzyła na jej życie ze swojej perspektywy. I tak, w atmosferze skandalu Joe zorganizował jej kameralny pogrzeb 8 sierpnia 1962 roku na cmentarzu Westwood Memorial. Mimo to wszędzie można było spotkać tłum ludzi chcących pożegnać gwiazdę Ameryki, która wciąż rozpala zmysły wielu ludzi. A z jej wizerunkiem sprzedaje się nieustannie. Nawet dziś wielkie kontrowersje wzbudził fakt, że Kim Kardashian założyła jej sukienkę, która miała ulec zniszczeniu. Tę samą sukienkę, którą szyto na Merlin, tę samą, która zawsze będzie mi osobiście kojarzyć się nie tyle z modową pamiątką, która powinna wisieć w muzeum, co symbolem uciemiężenia Merlin. Może dlatego nie należałam do grona oburzonych całą sytuacją, bo skoro widzimy w Merlin ofiarę tego systemu, to dlaczego nie widzimy go w Kim Kardashian, która podobnie jak wcześniej Merlin stała się niejako ofiarą oczekiwań innych. Trochę to trwało, dlatego kończąc ten odcinek, zapraszam was na moje social media, w tym TikToka, gdzie szczególnie dużo mówię akurat o ADHD, ale może akurat ten temat was interesuje. Zapraszam również na mojego Instagrama, który jest troszeczkę bardziej prywatny, do grupy na Facebooku, która zgodnie ze starą nazwą kanału nazywa się Wciąż Zaburzenia Fikcji, oraz nie zapominajcie o tym, że w końcu złamałam się, możecie mi postawić wirtualną kawkę, byłoby mi bardzo miło, ponieważ nie ukrywam, że troszeczkę kosztuje mnie przygotowanie wszelakich podcastów, a planuję naprawdę tym razem wrócić i robić więcej. I teraz dla najwytrwalszych kilka słów na temat biografii Marilyn Monroe i źródłach. Na pewno warto pochylić się nad biografią Donalda Spoto, którego kilka razy w odcinku wymieniałam. On pojawił się tutaj jako taki biograf, który naprawdę chciał zbadać sprawę Marilyn. Faktycznie da się wyczuć to, że lubił ją w jakiś sposób, ale też nie omijał niewygodnych faktów. Pisał o nich, wspominał,
był chyba najbardziej rzetelny i taki kronikarski w swojej biografii. W biografii napisanej przez Louise Banner podoba mi się feministyczna perspektywa i zwrócenie uwagi na silne, aktywistyczne działania Merlin, ale nie mogę prywatnie wyjść z podziwu dla jej podejścia do działania Grinsona, którego słowa ciężko wierzyć, bo okej, może próbował on wprowadzić elementy behawioralne w terapię, ale poziom jego etyki terapeutycznej sięgał dna. Zresztą z perspektywy czasu, gdy wróciłam do niej po latach, opisy odnoszące się do psychologii u autorki zdają się być sprzeczne z obecnymi dokonaniami nauki, więc jak po nią sięgniecie, na pewno warto zweryfikować teorię o rozdwojeniu osobowości, gdy dojdzie do traumatycznych zdarzeń. I uwierzcie mi, gdyby było to tak częste, mielibyśmy masę osób z wieloraką osobowością. Jeśli chcecie na temat wielorakiej osobowości, no to dużo więcej i rzetelniej opowiedziałam przy sprawie Billiego Milligana. No i oczywiście popularna i łatwo dostępna bogini Antoniego Summersa wydaje się być nieco fabularyzowaną wersją zdarzeń, wybierającą to, co czytelnika zaintryguje. Niekoniecznie pokrywa się z faktami. W miarę możliwości postaram się Wam wrzucić wszystkie źródła, z których korzystałam, ale niestety część z nich gdzieś tam mi zaginęła po drodze, bo nie ukrywam, że sprawą Merlin interesowałam się wiele lat i na przykład faktycznie pamiętam, że w filmie dokumentalnym było coś, co potwierdza to, co jest w książce Donalda Spoto, ale niekoniecznie będę w stanie odnaleźć ten film. Mam nadzieję, że tym razem mi to wybaczycie. Ze swojej strony chciałam wszystkim podziękować za wysłuchanie tej ponad dwugodzinnej historii. Nie ukrywam, że zakładałam, że może to być dłużej, aczkolwiek myślę, że warto po prostu, jeśli chcecie wiedzieć więcej, sięgnąć sobie po biografię Merlin, szczególnie właśnie te, o których Wam wspominałam. Tą Donalda Spoto jest naprawdę ciężko dorwać, ale pamiętajmy, że wciąż istnieją biblioteki. Także moi kochani, bardzo mi miło, że mnie wysłuchaliście. Zapraszam Was do kolejnych odcinków i dajcie znać, o czym chcielibyście słuchać u mnie na kanale. Lub oczywiście w podcaście, bo również tą formę zamierzam troszeczkę poszerzyć. Pozdrawiam. Mówiła Wasza Beata.